Wszystkie programy i wydarzenia sportowe są również dostępne w serwisie Canal Plus Online. Oglądaj jak Ci wygodnie. Wyjątkowo jeszcze nie w sezonie, ale akurat w sezonie zimowym zapraszamy na magazyny PGE Ekstraligi. Witamy Państwa bardzo serdecznie. A skoro w grudniu pojawia się ten oto magazyn i ta dobrze znana czołówka, to oznacza tylko jedno. Czas poznać terminarz, czas poznać odpowiedzi na pierwsze nurtujące nas pytania. Kto z kim i kiedy pojedzie w całym sezonie? Poznamy dzisiaj cały rozkład jazdy na sezon zasadniczy 14 kolejek. Michał Łopaciński, witam serdecznie i zapraszam w jakże zacnym gronie. Łukasz Bęc po mojej lewej stronie. Dobry wieczór, witajcie. Dalej po lewej stronie Michał Mitrut. Dobry wieczór. Piotr Kaczorek na końcu stołu, ale oczywiście jest z nami dama. Wiem, że powinienem od damy zacząć, ale no taka choreografia. Natalia Pietrucha przy ambonce. Dzień dobry, zapraszam do mojego kącika informacyjno-statystycznego. No dobrze, to czekamy na te statystyki, chociaż już Piotrek Kaczorek na ciebie spojrzał. Że tak, to jest człowiek, cyfra, człowiek, liczba. Boję się, że będzie nawet aż za dużo tych liczb. Natomiast miało być pytanie na rozgrzewkę, ale chyba najbardziej oczywiste jest to, jak bardzo nie możecie doczekać się powrotu derbów lubuskich. Absolutnie tak, pozwolę sobie zacząć. To na pewno będzie wielkie wydarzenie, którego brakowało nam przez ostatnie dwa sezony. Falubas Zielona Góra to jest zespół, który po prostu każdy rywal chce mieć w terminarzu. I cieszymy się na pewno wszyscy, że derby ziemi lubuskiej wracają do gry. Dopiero za chwilę przekonamy się kiedy, ale niezależnie od miejsc zajmowanych w tabeli, derby to są derby i one zawsze były i są i będą ozdobą ligi. Nie tylko kibice z tego województwa, z województwa lubuskiego tęsknią za tymi derbami, bo jednak ich obecność sprawia, że wartość marketingowa tej ligi wzrasta, więc no też ważne jest to, żeby Falubas dobrze się prezentował w tym sezonie. Jest nadzieja, że ten Beniaminek akurat będzie mocny, a na tym też oczywiście zyskają derby. No dobrze, Piotrek, wiem, że powinienem przerzucić na ciebie to pytanie, ale wiesz, że ważniejsze niż twoja odpowiedź i moje pytanie jest to podstawowe pytanie, na które już teraz poznamy odpowiedź, a więc czas poznać pierwszą rundę PGE Ekstraligi. Fogo Unia Leszno, Tauron Włókniarz Częstochowa. No to jeden z czterech oczywiście meczów pierwszej rundy. Czy pierwszy to się okaże w ogóle otwierający sezon? Ale takie oto mamy pary: Betard Sparta Wrocław, Enea Falubas Zielona Góra. Mocne otwarcie we Wrocławiu nam się szykuje, albo mocne, ciekawe otwarcie we Wrocławiu przede wszystkim. Ebud.pl Stal Gorzów, Furniture Solutions Apator Toruń. No, gorzowsko-toruńskie mecze naprawdę są ciekawe, więc już z górnego C zaczynamy ten sezon. Zoleszczy GKM Grudziądz kontra Platinum Motor Lublin. Mówię nie dlatego, że źle życzę Grudziądzowi, tylko no wiemy, jaką potęgę jednak przy okazji ruchów transferowych lublinianie no, utrzymali tak naprawdę. Trudno powiedzieć, że stworzyli tak na dobrą sprawę. No i pierwsze, muszę was zapytać takie bardzo banalne pytanie, jak pierwsze wrażenia? No to będzie kolejka gospodarzy, tak się wydaje. Wydaje się, że tak naprawdę jedynie w Grudziądzu spodziewamy się zwycięstwa gości. Myślę, że to do ich naszych typów jeszcze przejdziemy. Natomiast Leszno, Wrocław i Gorzów to są drużyny, które są zdecydowanymi faworytami w tych pojedynkach pierwszej rundy PGE Ekstraligi. Tym bardziej, że mamy rok parzysty, a wiemy, że w latach parzystych gorzowianie kończą z medalem. To tak się już utarło, chociaż sprawdziłem, że nie zawsze tak było. Był taki jeden moment zachwiania, że i parzysty, i nieparzysty były medale, ale rzeczywiście jakaś wyjątek potwierdzający regułę. Tak, nie wiem, jakaś numerologia jest nad wartą, czy co? To jest taka zależność. Albo Gorzów jest w finale, albo Wrocław. W ostatnich latach mieliśmy taką tendencję. W ostatnim finale była Sparta, więc wypadałoby, żeby teraz znowu w tym najważniejszym meczu pojawiła się Stal. Jest to prawidłowe myślenie, ale też warto się pochylić
uważam, podzielam wasze zdanie, ale troszeczkę zatrzymałbym się na dosłownie sekundę przy meczu Gorzów-Toruń. To, o czym Michał mówiłeś, ostatnie lata to są nikłe zwycięstwa bądź też remisy poszczególnych zespołów. Dlatego tutaj nie wskazywałbym na dzień dzisiejszy gospodarza, bo tu się wszystko może wydarzyć, ale o tym pewnie to później. Ja wskażę gospodarza Ambonki teraz. Natalia, zanim, bo wiem, że masz dla nas garść ciekawostek i oczywiście przelecimy jeszcze przez składy przy okazji, ale jak się tobie podoba ta pierwsza runda? No, myślę, że będzie bardzo interesująco i tutaj muszę zgodzić się z Piotrkiem Kaczorkiem, że będzie to jednak runda gospodarzy. To jest zbyt ekumenicznie się robi, zbyt zgodnie, no ale dobra. Co tam dla nas przygotowałaś? Przygotowałam oczywiście dla was skład E-Bud Stali Gorzów i w tym sezonie w E-Bud Stali Gorzów zobaczymy Oskara Pfeiffera, Jakuba Miśkowiaka na pozycji U24, Andersa Thompsona, Szymona Woźniaka, Martina Waculika, a parę juniorską będą stanowić Oskar Paluch i Jakub Stojanowski. Niewątpliwie na uwagę zasługuje transfer Jakuba Miśkowiaka, który będzie teraz jeździł na pozycji U24 i jak on sobie radzi na gorzowskim torze. No, statystyki są nieubłagane, ponieważ tor w Gorzowie to jest ten tor, na którym Jakub Miśkowiak radzi sobie najlepiej. Dwa równe punkty na średnio na bieg notuje na tym torze i na pewno włodarze brali te statystyki pod uwagę, kiedy myśleli, kogo by tutaj zakontraktować na pozycję U24. Następny skład, który bym chciała wam przedstawić, panowie, jest to skład For Nature Solutions KS Apator Toruń i tutaj na pewno ciekawy transfer to jest transfer trenerski, ponieważ będzie to Piotr Baron, który wcześniej był trenerem Fogo Unii Leszno. A kogo będzie miał do dyspozycji? Proszę państwa, będzie to Patryk Dudek, Robert Lambert, Wiktor Lampart na pozycji U24, Paweł Przedpełski, Emil Sajfudinow, a parę juniorską będą stanowili Mateusz Afelt oraz Krzysztof Lewandowski. No i tutaj na pewno musimy się na chwilę zatrzymać przy Emilu Sajfudinowie, ponieważ no jest niekwestionowanym liderem Apatora Toruń, a świadczy o tym na pewno taka statystyka, że 29% całego dorobku w zeszłym sezonie punktowego to właśnie były punkty od Emila, które on dołożył do drużyny i jest to najwyższy wskaźnik w całej PGA Ekstralidze, więc na pewno jest to wynik imponujący i ile punktów i jak bardzo pomogą jego koledzy z drużyny, no to przekonamy się już niebawem. Zdecydowanie i czekamy na to, już nie wiem, jeszcze parę miesięcy, ale tak, no już przynajmniej wiedzą pod jakiego rywala, bo w klubach też nas przecież oglądają, już wiedzą pod kogo i na kogo się tutaj przygotowywać na początek sezonu. Natomiast Emil, wiadomo, lider, co się zowie. Zaraz do was przejdę, mamy dwóch liderów, co się zowie. Oczywiście są z nami Emil Sajfudinow i Martin Waculik. Dobry wieczór, panowie. Dobry wieczór. Dobry wieczór. No to piękne emocje nam się szykują, ja już nie mogę się doczekać waszych wyścigów, bo wy potraficie zrobić niesamowity show, zwłaszcza jak pomyślimy o tym, no na tych torach wzajemnie cały czas, wy sobie ostrzycie ten zęby na te pojedynki, bo wiadomo, że się lubicie, to akurat jest oczywiste, ale na torze to na torze, a jak się dwóch zawodników lubi, to wyścigi są przepiękne. Marcin, pozwolę cię rozpoczynać ten pojedynek. Dziękuję bardzo, cieszę się. Tak jest, no cześć. Oczywiście. Na to, że to jest walka, kiedy staramy się wszyscy jakby dać sobie wszystko, pokazać jak najlepszy żużel. I to są emocje, to jest sport, który lubimy i na to się już bardzo cieszymy. Także to tyle, co mogę powiedzieć. Ja się domyślam, Emil, że ty się akurat zgodzisz z Martinem, więc od razu poszerzę to pytanie o jedną rzecz, bo wiemy nie od dziś, że jakaś jest ukryta magia spotkań gorzowsko-toruńskich, bo zarówno torunianie w Gorzowie, niezależnie od składu, jeżdżą dobrze i odwrotnie, gorzowianie w Toruniu. Na czym polega ta magia? Te tory są właśnie aż tak podobne, może nawierzchnia, może specyfika, wilgotność, o co chodzi? No prawdopodobnie specyfika może bardziej utrudnione na tych dwóch torach i dlatego takie są bardzo ciekawe mecze i szkoda, że to jest kwietnia, a nie w styczniu te mecze, bo już się nie mogę doczekać. Łukasz Bęc tutaj się śmieje, się wyrywasz, Łukasz. No właśnie, panowie, jak to jest z wami? Witajcie serdecznie. Skończyło się na ten czas odśnieżanie. Cześć jeszcze raz. I za chwilę zacznie się żużlowanie. Czy wy jak kibice i my i całe społeczeństwo żużlowe też jaracie się tym terminarzem? Też czekacie, z kim pojedziecie pierwszy mecz? Czy raczej spokojnie podchodzicie do tego i czekacie na kwiecień?
Emil, to teraz ja pozwolę tobie zacząć. Dziękuję. Wiesz co, no na pewno jest, czekamy, bo chcesz pokładać sobie cały ten następny rok w głowie, jak gdzie wyjazdy, gdzie domowe mecze, także całą tą logistykę i na pewno czekamy z niecierpliwością, żeby się dowiedzieć jak najszybciej. Jak powiedziałem wcześniej, że już brakuje tego żużlu, bo niedawno się dopiero sezon 2023 się skończył, a już się chce nowy sezon, także mamy nadzieję, że już ten czas przyleci bardzo szybko i za niedługo się spotkamy znowu na stadionie. To Martin, skoro oddałeś wspaniałomyślnie palmę pierwszeństwa, to teraz ty. Proszę bardzo. Tutaj jakby pełna zgoda. Ja też już nie mogę jeszcze doczekać jakby sezonu. I to jest zawsze takie ciekawe, że sezon co dopiero się skończył przed chwilą i już tak naprawdę takie to cieszenie się na nowy sezon już jest. To jest ten taki głód żużla, głód tego sportu, tej rywalizacji. A co do tego samego terminarza, to oczywiście, że jest fajnie to wszystko wiedzieć, żeby to sobie, tak jak Emil powiedział, przygotować logistycznie, bo wtedy człowiek jest jakby przygotowany w 100% na ten cały sezon. Także fajnie, że już to mamy, no i już można na spokojnie odliczać dni do tego początku. Będę miał pytanie do Martina. Dobry wieczór. Martin, ty powiedziałeś w podcaście Jacka Dreszki, że na Słowacji jesteś dużo mniej popularny niż twoja małżonka, która wiadomo jest aktorką. Natomiast ostatnio, z racji, że w twoim kraju transmitowane były zawody Grand Prix, z racji na to, że zdobyłeś medal, aż prosi się o pytanie, czy coś się zmieniło, czy teraz dorównałeś, jeśli chodzi o popularność swojej ojczyźnie, swojej żonie? To bardzo dobrze, że jakby słowacka telewizja pokazuje Grand Prix i temu się bardzo cieszę, bo naprawdę popularność tego sportu wzrosła. Także medialnie, marketingowo ten sport poszedł bardzo do przodu. I mi tak naprawdę nie chodzi o to, czy ktoś mnie będzie rozpoznawał albo mnie. Ja się naprawdę staram o to, żeby rozwijać tą dyscyplinę, żeby w moim kraju było więcej i więcej zawodników. Taki mój sen jest to, żeby jednego dnia też może powstały nowe ośrodki. To by było coś fantastycznego. I naprawdę no, najlepsze, co ja mogę o to się przyczynić, jest dobrą reprezentacją mojego kraju i to, że jak najwięcej ludzi na Słowacji i też dowieszą o żużlu, będą mogli to oglądać i to jest jakby to najwięcej, co mogę zrobić i cieszę się, że to mi się udaje, no i tak to jakoś wygląda. No to Martin, my tylko trzymamy kciuki, bo wiesz, sport sportem, sympatie kibicowskie sympatiami, ale trzymamy za ciebie kciuki, no bo jeżeli dzięki tobie rozwinie się żużel na Słowacji, to sami wiemy, że ten żużel dzięki temu będzie się rozwijał cały czas, więc za to myślę wszyscy trzymamy kciuki za ciebie. Panowie, dziękuję wam bardzo, bo już za dwie minuty kolejna runda. Mam nadzieję, że nas oglądacie i też się chcecie przekonać, z kim w drugiej rundzie pojedziecie. Dziękujemy bardzo, Martin Waculik, Emil Sajfudinow. Dziękuję bardzo. Dobrych przygotowań do wiosny. Dziękuję. Dzięki, do zobaczenia. Dziękujemy bardzo. Do zobaczenia, wszystkiego dobrego. Właśnie, wszystkiego dobrego, wesołych świąt panowie również dla was, bo po świętach dopiero się spotkamy na stadionach. Na stadionach zaraz się przekonamy już za chwilę, już za momencik a propos drugiej rundy. Natomiast jest dwóch zawodników i nie jest to, jednym z nich nie jest Jakub Miśkowiak. Ja myślałem, żeby chodzą mi po głowie Oskar Pfeiffer i Wiktor Lampard. Wiktor Lampard, dla którego to jest chyba ostatnia możliwa szansa. Nie chcę już teraz wywierać presji, ale myślę, że wszyscy realnie patrzący na ten sport, Piotrek, wiemy, że to jest być albo nie być dla niego. Przy okazji jego być, to jest być Torunia, jego nie być, to są kłopoty Torunia. Tak myślę, że może to wyglądać. No i Oskar Pfeiffer, który wjechał fajnie do Ekstraligi, zapewnił sobie w niej miejsce, ma swoje stałe miejsce w Stali Gorzów. Oskar na pewno jeden z większych wygranych zeszłego sezonu. Nie patrząc nawet już na twoje ukochane statystyki. To prawda, Oskar jest jeden z największych wygranych minionego sezonu, bo on zszedł z tej Ekstraligi do niższych lig i udało mu się do tej Ekstraligi wrócić. Zresztą podobnie Grzesiek Zęgota, no o tym też świadczą wybory kibiców w głosowaniu na niespodziankę sezonu. Obaj panowie byli bardzo wysoko. Mnie się wydaje, że tych punktów kluczowych w obu drużynach będzie więcej. Jeżeli chodzi o Furniture Solutions KS Opatora Toruń, to wydaje mi się, że kibice w Toruniu wyczekują końca kwietnia, kiedy Antoni Kawczyński będzie mógł jeździć w lidze. Ciekawe też, jak będzie spisywał się Jakub Miśkowiak. Czy to będzie tylko pewny punkt w Gorzowie, czego możemy być względnie pewni, no bo jeżeli przyjeżdżał okazjonalnie, robił dobre wyniki,
no to jeżeli to będzie jego domowy tor, to również powinno być dobrze. Jeżeli chodzi o pozostałe elementy składu Apatora Toruń, no to każdy z seniorów Apatora Toruń poza Emilem Sejfudinowym w zeszłym roku zanotował średnią gorszą niż w poprzednim roku, także tam jest na pewno spore pole do poprawy. Już ci mi się daje głos, tylko szybciutko cię naprowadzę. Czy Patrykowi Dudkowi bez Grand Prix będzie łatwiej skupić się na byciu lepszym w lidze? Jeżeli nie uda mu się poprawić średniej z poprzedniego sezonu, to w ogóle jego przyszłość w Apatorze stanie pod znakiem zapytania. Ja wiem, że Grand Prix było wygodną wymówką, ale teraz musi się wziąć ostro do pracy. Może silniki Graversena pomogą mu wrócić do wysokiej formy, bo w Toruniu chyba wyczuwalne jest już takie zniecierpliwienie. Czegoś innego spodziewali się po zawodniku o takiej renomie jak Patryk Dudek. Natomiast tak, jeśli chodzi o Antoniego Kawczyńskiego, on będzie mógł zadebiutować w meczu ze Spartą Wrocław. To będzie mecz domowy i co istotne, to będzie mecz przeciwko drużynie, która w moim odczuciu ma najsłabszą formację juniorską w tym sezonie, więc naprawdę dobre warunki, żeby wkroczyć na scenę z przytupem. Puentując szybciutko, bo wiem, że miałem cię dopuścić do głosu, ale druga runda czeka, więc tylko powiem, nad tym wszystkim będzie czuwał Piotr Baron. Czasami brak ruchu w kadrze zespołu jest lepszy, może być dobrym ruchem w kontekście, kiedy zatrudniasz takiego trenera jak Piotr Baron. Runda druga w takim układzie. Jedziemy. Platinum Motor Lublin, EBUD.pl Stal Gorzów. Już się uśmiechamy. Co będzie dalej? Furniture Solutions KS Apator Toruń kontra Fogo Unia Leszno. Tauron Włókniarz Częstochowa, Betard Sparta Wrocław. No, nie wiem, czy taki wczesny hit nam się nie szykuje. Zobaczymy, jaka będzie dyspozycja wszystkich zespołów u progu sezonu. Enea, Falubas Zielona Góra, Zolesz czy GKM Grudziądz. Od razu, panowie, przychodzi mi na myśl jedno pytanie. Czy to jest jedno z tych spotkań, które zaważy o kształcie dołu tabeli? Proszę. Na pewno od Łukasza, bo nie miał na czasu pewno wcześniej. Tak, ale ten sezon może też pokazać, że niektóre zespoły mogą się przepoczwarzyć. Oczywiście nie bójmy się trudnych słów. Wiadomo, że Ekstraliga nie to, że dzieli się na Ekstraligę dwóch prędkości, ale są zespoły bardzo mocne i są zespoły, które będą walczyły o swój byt. Czyli tutaj możemy rozważać na pewno Beniaminka, czyli ekipę z Zielonej Góry i oczywiście Unię Leszno, hegemona polskich torów, który spuścił z tonu ostatnio i stracił też Piotra Barona, zyskał Rafała Koniewskiego. To też będzie na pewno dużo znaków zapytania, jak to się wszystko ułoży. I do tego dorzucamy klasycznie, standardowo, wybaczcie kibice z Grudziądza, ekipę właśnie z Kujawsko-Pomorskiego i tutaj się powinno rozstrzygnąć walka o utrzymanie. Chociaż powiedzmy sobie wprost, że patrząc i na składy drużyn, na te ruchy transferowe, mieliśmy dosyć burzliwą i nie jakby dyskusję na temat tego, kto może spaść, kto może utrzymać się. Na szczęście jesteśmy w grudniu, więc to jest bardzo bezpieczna dyskusja też dla nas, bo tak naprawdę piszemy palcem nawet nie po śniegu, tylko po wodzie w tej chwili. Ale skoro możemy, to zróbmy to. Tak, odnosząc się do tego, jak wygląda ta druga runda, trzeba powiedzieć, że z Falubazem mogło być gorzej. Myślę, że domowa inauguracja przeciwko takiej drużynie jak GKM Grudziądz to jest całkiem niezła opcja, dlatego że GKM Grudziądz nie kojarzy nam się z tym, że jest mocny w meczach wyjazdowych, a bardzo ważne jest to, żeby Beniaminek już na samym początku zbudował entuzjazm. Falubas może to zrobić właśnie w meczu z GKM-em. No, tam energia jest, Natalia, wyczuwalna w Zielonej Górze już po tych ruchach transferowych, po tym, co było trochę tajemnicą Poliszynela, ale wiemy, że wszyscy staramy trzymać się zasad. Ale skład jest znany, ty ten skład prześwietliłaś jeszcze raz. Skład, który właśnie według ciebie daje nadzieję? Myślę, że daje. Myślę, że to na pewno jest taki skład, który nie będzie walczył tylko o utrzymanie, ale na pewno ma chrapkę na coś więcej. A już teraz, panowie, pokażę wam, jak on będzie wyglądał. W tym roku w składzie Enea Falubazu Zielonej Góry zobaczymy Jarosława Hampela, który powraca po 6 sezonach do tej drużyny. Rasmusa Jensena, od którego będzie bardzo dużo zależało. Jana Kwiecha na pozycji U24, braci Piotra Pawlickiego oraz Przemysława Pawlickiego, a duet juniorski będą stanowić Oskar Churysz i Krzysztof Sadurski. I tutaj na pewno musimy zatrzymać się chwilę przy Jarosławie Hampelu, bo wielu liczy na to, że będzie on niekwestionowanym liderem tej formacji. A tak jak powiedziałam, wraca do Zielonej Góry po 6 sezonach i już wcześniej jeździł w Zielonej Górze i odjechał wtedy 69 meczów, zdobył 716 punktów.
punktów, dosyć sporo, 38 bonusów, a także 338 razy stawał pod taśmą startową. Jak sam mówi, interesuje go zdobywanie dwucyfrówek i zrobi wszystko, żeby odnaleźć się jak najlepiej na zielonogórskim torze, w co na pewno nie wątpimy. Interesuje się również sportem i dobrą książką, kinoakcji również, które nam gwarantuje, ale tak naprawdę kinoakcji w województwie lubuskim zagwarantował nam człowiek, który najpierw jako zawodnik troszczył się o siebie, potem jako kapitan troszczył się o siebie i o szatnie, ale teraz musi troszczyć się o wszystko w najdrobniejszym szczególe. Piotr Protasiewicz jest z nami. Dobry wieczór, Piotr. Dobry wieczór, witam. Czy tak dobrze, czy zgodzisz się z tą zapowiedzią ciebie, że właśnie, czy łatwiej było ci być zawodnikiem i troszczyć się o siebie, czy masz frajdę z tego, co teraz robisz i co udało ci się osiągnąć, budując ten skład? No, tu chciałem od razu zaznaczyć, że budowanie składu to nie była tylko i wyłącznie moja zasługa. Jeśli to jest zasługa, jeśli to jest zadowolenie ze strony kibiców, ale mam wrażenie i pewność, że nie szło więcej wycisnąć z tego rynku transferowego i jestem w 100% zadowolony z drużyną, którą mamy. Zdaję sobie sytuację jakby tutaj z poziomu, jakby z mocy tej, którą mamy na papierze na chwilę obecną. Ale piękno sportu, tym bardziej żużlowego, jest takie, że to jest sport nieprzewidywalny i mamy zawodników bardzo ambitnych i naprawdę się cieszę, że mamy ich w drużynie. Ale mówię, udało się zbudować taką drużynę, jaką mamy. Uważam, że od kilku sezonów Beniaminek jest chyba jednym z najmocniejszych i konkurencyjny dla pozostałych tych drużyn z tej drugiej połówki, tej dolnej połówki tabeli na chwilę obecną. Jak ja się czuję? No jest to troszkę inna sytuacja. No, jeżdżąc, ścigając się, martwiłem się jakby o siebie, skupiałem się na sobie, na przygotowaniach i na tym, aby dać siebie 100%. Dzisiaj no, zakres przygotowań, rozmyślania jest dużo szerszy. Jedyny plus jest taki, że śniadanie w dniu meczu smakuje mi bardzo dobrze. Podczas ścigania tego nie było. Ale stresów jest, wydaje mi się, że więcej. Obowiązków jest zdecydowanie więcej, tym bardziej od tego, czym się miałem zajmować, podchodziło mi wiele, wiele obowiązków, wiele powychodziło w trakcie. Ale generalnie lubię to robić, z czym się zajmuję. No i już z cierpliwością czekam na rozpoczęcie sezonu, bo to jakby nowe rozdanie. Fajnie i miło było w pierwszej lidze, ale to wiem, że zmierzymy się i zderzymy z nowym rozdaniem, z PG Staligą. Inna moc, inna wartość, inna moc drużyn, ale Jestem gotowy, mentalnie przynajmniej. Wybacz, że pozwolę sobie na taki skrót myślowy, ale patrząc na twój uśmiech w kontekście tego entuzjazmu, który jest w Zielonej Górze, to przypomina mi się stary, dobry Protas z najlepszych czasów. Wybacz, nie strzelaj do mnie za to hasło, ale myśląc o Falubazie, przychodzi mi od razu na myśl hasło Polish Power, bo tak naprawdę mając dwóch zagranicznych zawodników, bazą są Polacy i to jest też świetne w Zielonej Górze, to jest też świetne dla kibiców. Myślę w całej Polsce, że mamy fajnych polskich zawodników, którzy mają potencjał na to, żeby dać utrzymanie Falubazowi w Ekstralidze. Znaczy, powiedz sobie szczerze, no też troszeczkę mieliśmy szczęścia. Wiadomo, że dużo tu było pracy, jeśli chodzi o to, aby przekonać tych zawodników, z którymi chcieliśmy rozmawiać, których bardzo chciałem w drużynie. Troszeczkę też nam pomógł system wiekowy, jakby jak zwał, tak zwał. Ale wiemy, że przejście kilku zawodników z pozycji U24 do tych podstawowych zawodników spowodowało lekkie zamieszanie i lekki tłok w niektórych tych topowych drużynach. Także kilku zawodników, którzy spokojnie mogli tam zostać, gdzieś tam zaczęli szukać, rozglądać się za innymi klubami. Oczywiście nie było to proste, aby przekonać zawodników, aby wstrzymali się no, z bólami, no bo nie wiedzieliśmy w sierpniu, czy w lipcu, czy we wrześniu, w jakiej lidze będziemy jeździć. I tu było jakby największe wyzwanie, no, przede wszystkim no, jakby tam dla mnie w tych rozmowach, aby gdzieś to zaufanie zdobyć i zawodnicy chcieli poczekać. A że tych dwóch zawodników, których mamy nowych między innymi, czyli Jarka i Piotra, z którymi rozmowy były dużo prędzej i obserwowałem i bardzo, bardzo chciałem i śledziłem jakby tutaj ruchy gdzieś na rynku, spowodowało to, że będzie taka bardzo polska drużyna i tutaj absolutnie jakby może nie, że się nie zgadzam, ale uważam, że to są zawodnicy, którzy wiele mogą dać do drużyny.
Piotr jest, Pawlicki jest zawodnikiem, który uważam, że jedzie na, jechał w tym sezonie na 60% swoich możliwości. Jeśli wykrzesa to niech 20-30% z tego, co ma w zanadrzu, no to może być liderem Falubazu i jako taki zawodnik został sprowadzony. Jarek, no to doświadczenie, spokój, także jest to taka, jest to taka drużyna, która jest w stanie dać nam wiele, wiele mocy i przyjemności, i radości. Także no, wiem, zdaję sobie sprawę, że nie jesteśmy faworytami i tutaj gdzieś tam drużyną, która gdzieś będzie jako... Bo kalendarz widzisz, pierwsze dwie rundy, wyjazd do Wrocławia u siebie z Grudziądzem. Jestem, bo tutaj... Jesteś. Wiem, że nie jesteśmy drużyną, która jest w roli jakby tam faworytów, ale no zdaję sobie sprawę, że możemy powalczyć i napsuć krwi tym najlepszym. A mówię, to co mówię na początku mojej wypowiedzi, to jest sport, jest nieprzewidywalny, wiele może się wydarzyć. A jeśli pojedziemy jako drużyna, bo nie mamy jakby takiego lidera w swoich szeregach, jak ma załóżmy w Toruń Emila czy Lublin Bartka, to wierzę w to bardzo, że mocą Falubazu będzie monolit i poziom bardzo wyrównany wielu, wielu zawodników i to może być tą siłą naszą, mam nadzieję, która da nam po prostu utrzymanie w Ekstralidze. Piotrek Kaczorek jeszcze się wyrywał, także młody, tak, bardzo szybkie pytanie, młody masz szansę z profesorem porozmawiać. Dobrze, to ja do pana Piotra mam jeszcze jedno pytanie, bo właśnie mówi o tym, że nie ma takiego jednego niekwestionowanego lidera, ale na koniec dnia któryś z tych zawodników okaże się najlepszy. Wspominał pan o Piotrze Pawlickim, że tam jest jeszcze spora rezerwa, to właśnie w Piotrze Pawlickim upatruje pan takiego lidera na koniec sezonu na liście klasyfikacyjnej zawodników Falubazu, czy jednak może w kimś innym? Nie, absolutnie nie. Ja uważam, że on ma z tych zawodników na chwilę obecną, no bo Przemek miał świetny sezon. Ja wiem, że to pierwsza liga, ale pojechał świetnie i w kadrze, w Mistrzostwach Polski, w eliminacji, gdzie dostawał w tych rundach swoje miejsce, w ligach zagranicznych. Także on pojechał świetny sezon. Był gdzieś brany pod uwagę, jeśli chodzi o Puchar Świata i to nie było na wyrost. Absolutnie miał podstawę ku temu, aby być w tej grupie zawodników. Jarek, wiemy, jak pojechał play-offy, ale no, Piotr jest zawodnikiem, który uważam nie jedzie na 100%, nawet na 8% możliwości. Ale jeśli w fazie play-off potrafi zrobić 8, 9, 10 punktów, no to jeśli ta forma u niego wróci na te takie tam, nawet nie optymalne, ale ten taki swój poziom, no to może być taką wartością bardzo dodatnią. No i nie zapominajmy o Rasmusie. Ja uważam, że i dzisiaj to mówię otwarcie. Moim zdaniem będzie to objawienie PGE Ekstraligi w sezonie 2024. Za rok się spotkamy o tej porze, zobaczymy, czy miałem rację, czy nie, ale takie mam czucie i uważam, że to może być czarny koń i osoba, zawodnik, który da nam wiele radości w przyszłym roku. To trzymamy cię, Piotr, za słowo w takim układzie. Gratulujemy jeszcze raz awansu już na spokojnie. No i trzymamy kciuki za walkę przede wszystkim w sezonie. Dziękuję. Wyniki to jeszcze już sami na torze ustalajcie, ale my trzymamy kciuki za przede wszystkim dobre widowiska. Welcome back w Ekstralidze, Piotr. Dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo. Dobranoc. Cześć. Dziękujemy Państwu i naszym gościem był Piotr Protasiewicz. Piotr Protasiewicz, właśnie Łukasz, znasz ten uśmiech Piotra, zwłaszcza z początku tej wypowiedzi. To jest ta iskierka, ale absolutnie... Są podstawy ku temu. Fajne jest to, że to jest zespół, gdzie się naturalnie stworzy lider, ale potencjał, wydaje mi się, jest dużo większy niż my go nie doceniamy. Oczywiście, że tak. Ta drużyna jest bardzo ciekawa. Tutaj to nie są słodkie słowa. Gratulacje za okres transferowy, bo tu Piotr wykonał świetną robotę. Było trudne polowanie. Piotr mówił mi już, jak mieliśmy w zeszłym roku na początku turniej pożegnalny, że on obserwował Rasmusa Jensena już od 2-3 sezonów. To nie był taki pomysł chwili i on bardzo stawia na tego zawodnika. To jest zawodnik bardzo charakterny. Bardzo mi się podoba też to, co mówił ostatnio Jarosław Hampel, że bardzo był ciekawy, jak drużyna będzie budowana. Jakie będą cele? I to są pytania bardzo ważne przy podpisywaniu kontraktów i przy decydowaniu o swojej przyszłości. Także
Super, że jest Falubas. Nie będzie pewnie to dla nich lekki sezon, ale świetny na przekroju ostatnich lat, to jest świetny Beniamin. Gdy analizuję drużyny, które mają walczyć o utrzymanie, patrzę przede wszystkim na to, kto może być najsłabszym ogniwem i co to ogniwo może dać. Myślę, że jeśli chodzi o Jensena, to wszyscy jesteśmy spokojni. Natomiast tutaj są dwa takie znaki zapytania, przynajmniej dla mnie. Jan Kwiech, czy poradzi sobie z jazdą w Grand Prix i Ekstralidze? To są dwa wyzwania, bardzo duże wyzwania na raz. I Oskar Hulysz, chłopak, który zaliczył dwa świetne występy w końcówce poprzedniego sezonu, kiedy otoczył go swoją opieką Adam Skórnicki. I myślę, że to będzie właśnie bardzo ważne. Zająć się tym młodym chłopakiem, a przecież w tym klubie mentorów nie brakuje. Nie można pominąć Oskara Hulysza. Za pół minuty trzecią rundę poznamy. Natomiast właśnie Oskar Hulysz, bo o nim chciałem słówko, dlatego że mam wrażenie, że to może być duży wyrzut sumienia, patrząc na kontekst ciągłości jego obecności w Gorzowie i wielka wygrana Falubazu i wielka wygrana Oskara Hurysza. 18 lat, czwarty klub w karierze, to jest w ogóle niewiarygodne. No to prawdopodobne. No czasami są takie absurdy, ja prawda? Ja pamiętam Oskara z zeszłego kampu Speedway Ekstraligi, z zeszłego roku, nie tegorocznego. I on jeszcze był taki nieokrzesany, miał zupełnie innego mechanika, inny team, tam pomaga mu sponsor, on u niego mieszka, dużo pieniędzy w niego inwestuje. I uważam, że świetnie, że trafił do Protasa, bo Protas będzie potrafił przypilnować tego tematu, to o czym mówi Michał, żeby ani go nie zepsuć, tylko go pomóc jemu się rozwinąć. A to jest bardzo ważne, bo to jest Ekstraliga, tam właśnie, nie będzie przebacz. Ostatnie słowo, bo terminarz czeka. Właśnie ta opieka Piotra Protasiewicza wydaje mi się, że będzie kluczowa. Mam wrażenie, że delikatnie jakbyśmy może trochę przeceniali Oskara Hurysza, to jest wciąż, to będzie w przyszłym sezonie 19-latek. Tych parę występów w Poznaniu było naprawdę bardzo obiecujących. Zresztą Oskar ma opinię talentu jeszcze od czasu, gdy jeździł na 250-kach, bo z Mateuszem Jabłońskim świetne wyniki tam osiągali. Natomiast pytanie też, czy delikatnie w tej Ekstralidze, pytanie jak sobie w tej Ekstralidze poradzi. Dobra, ponieważ trzymamy się zasady, które ustaliliśmy kilka lat temu, nie pompujemy młodych, po prostu obserwujemy. Oczywiście. Tu stawiamy kropkę. I patrzymy na resztę kalendarza, już w zasadzie, teraz już resztę, już nie będziemy tego suspensu tak rozciągać, bo nam tu czasu nie starczy, byśmy do jutra siedzieli, bo rzeczywiście jest ciekawie. Zatem prosimy bardzo, maestro. A trzecia runda jest na dole oczywiście, no tak, sorry. Platinum Motor Lublin, Furniture Solutions, KS Apator Toruń, Betard Sparta, Wrocław Zolesz, GKM Grudziądz, Fogo Unia, Leszno Enea, Falubas Zielona Góra i Ebut PL Stal Gorzów, Tauron Włókniarz Częstochowa. Trzecia... Dobra, wyrywaj się, a masz. Bardzo dziękuję. Wiesz co, tutaj trzeba zwrócić uwagę na ten mecz Leszno-Zielona Góra. Moim zdaniem dwumecz decydujący o utrzymaniu i też nie zdążyłem tego pytania zadać panu Piotrowi, natomiast to jest interesujące. Czy to była korelacja, czy koincydencja, że w składzie Beniaminka, w składzie Falubazu jest aż czterech zawodników, którzy bardzo dobrze znają leszczyński tor. Takich czterech agentów specjalnych, bo jest Jarosław Hampel, który spędził trochę czasu na Smoczyku. Są bracia Pawlicy, pierwszy raz od 2015 roku razem w tej samej drużynie, przynajmniej jeśli chodzi o Polskę. No i junior Krzysztof Sadurski. Kiedy walczysz o utrzymanie, musisz mieć w swoim składzie zawodników, którzy dobrze czują się na torze tej drużyny, która jest z tej samej kategorii wagowej. I Falubazowi taki skład udało się zestawić. Runda czwarta w takim układzie. Skoro już Misiek przejął stery, to ja tylko formalności dokonam, jeśli chodzi o czwartą rundę. Zolesz, GKM Grudziądz, Fogo Unia Leszno, Furniture Solutions, KS Apator Toruń, Betard Sparta Wrocław, Tauron Włókniarz Częstochowa, Platinum Motor Lublin i Enea Falubas Zielona Góra. Ebut.pl Stal Gorzów yes. Wielkopolski. Wiemy, jaki mecz będzie najbardziej oglądany. To na pewno w czwartej rundzie, 5 maja. Przypominamy, proszę sobie tę datę zarezerwować. Ale panowie, bądźmy dżentelmenami, co? Bardzo mamy proszę. Damę. Damo, co dla nas przygotowałaś teraz? Niespodzianko, śnieżynko nasza grudniowa. Tym razem mam dla was, panowie, składy i ciekawostki o Fogo Unii Leszno, a także o Zolesz GKM Grudziądz. Teraz zaczynamy od Fogo Unii Leszno, gdzie również doszło do przetasowania na formacji trenerskiej. Oczywiście już teraz roli trenera nie będzie pełnił Piotr Baron, został teraz menadżerem, trenerem Rafał Okoniewski. A jeżeli chodzi o skład, który będzie miał do swojej dyspozycji, to jest to Janusz Kołodziej, Andrzej Lebiediew, Kenan Ryu na pozycji U24, Bartosz Smektała, Grzegorz Zęgota i formacja juniorska to Antoni Mencel i
Damian Ratajczak. I tutaj warto byłoby się na chwilę zatrzymać przy Andrzeju Lebiediewie, ponieważ jest to zawodnik, który bardzo chciał jeździć w PGE Ekstralidze, doskonale o tym pamiętamy. Wiele razy też się na ten temat wypowiadał. No i udało się, to nie był teraz tylko jeden sezon w Celfast w Wilkach Krosno, ale to jest teraz kolejny, przed nim tym razem w barwach leszczyńskich Byków. No i co? No i sezon 2023 dla Andrzeja był bardzo udany. Był to jego czwarty sezon w PGE Ekstralidze, a zarazem najlepszy w jego wykonaniu, ponieważ zdobył aż 123 punkty. Pierwszy raz powyżej setki, takiej magicznej granicy, co dało mu 28 miejsce w takiej ogólnej klasyfikacji zawodników i można to naprawdę patrzeć na tego zawodnika w kontekście meczów, czy będzie taką solidną podporą dla Fogo Unilesz. No ale teraz przejdźmy do Zolesz czy GKM-u Grudziądz. Tutaj również mamy zmianę na pozycji trenerskiej. Nie będzie już Janusza Ślączki w koszulce GKM-u Grudziądz. Tym razem będzie to znany i lubiany Robert Kościecha. A dlaczego znany? No bo to większość tych dobrych ostatnio juniorów, których możemy obserwować na torach, to są właśnie juniorzy spod jego ręki. A dlaczego lubiany? To jeszcze się może dzisiaj przekonamy. Zobaczymy. No ale jak? Co będzie Robert Kościecha? Jakie asy w swojej talii będzie miał? No to już spoglądamy w takim razie. Będzie to Jason Doyle, będzie to Max Frick, Jamon Litzy, Kacper Pludra na pozycji U24, Wadim Tarasienko i mamy również juniorów, którzy będą je wspomagać ich, czyli Kacper Łobodziński i Kevin Małkiewicz. Ten Kevin Małkiewicz, który w poprzednim sezonie zrobił ogromne wrażenie na wszystkich w Betarsparcie Wrocław. Właśnie ten młody junak, jak go możemy nazwać, to jest właśnie wychowanek Roberta Kościechy. No ale zatrzymajmy się tu jeszcze na chwilę przy Jasonie Doyle'u. Również jest to zawodnik, który w poprzednim sezonie jeździł w Celfast w Wilkach Krosno razem z wspomnianym Andrzejem Lebiediewiem. No i jak on się teraz zapozna, jak się polubi z grudziądzkim torem, bo będzie to bardzo ważne w kontekście przyszłego sezonu. Podczas wszystkich swoich występów na tym torze udało mu się zdobyć średnią 1,98 punktu na bieg. Co, jak myślicie panowie, o czym to świadczy? Czy poradzi sobie Jason dobrze na tym grudziądzkim torze i będzie on na pewno jego takim już rozszyfrowanym torem? No myślę, że musi też sam siebie gdzieś naprawić, podnieść, no bo ta średnia Jasona Doyle'a wiemy, że odbiega od tego, czego oczekiwano. Natomiast ja mam do ciebie pytanie, Natalia, teraz, bo my tak sobie tutaj przy tym stole rozmawiamy, ale ja bym chciał twoją opinię poznać, bo patrząc na skład Grudziądza, Łukasz już to powiedział na samym początku, że to jest drużyna, która jest w stanie się utrzymać, ale czy my nie lecimy trochę na łatce tego wiecznego utrzymywania się Grudziądza, czy to jest drużyna, która ma misję zerwać z tą łatką? Na początek, ja już nie mówię o wielkich rzeczach, jak tobie się wydaje? I dlaczego w ogóle Unia Leszno będzie tą drużyną, która być może w oczach wielu będzie walczyć o utrzymanie właśnie? No, jak ostatnio sam prezes Piotr Rusiecki również pisał bodajże na Twitterze, że to jednak ogromne pieniądze idą za składami w PGE Ekstralidze i na razie Leszno nie chce do tego szaleńczego pościgu się włączać, więc tutaj na pewno bardzo dużo będzie zależało od takich zawodników, jak wiadomo, no Janusz Kołodziej, Grzesiu Zęgota również musi się dobrze pokazać, Bartek Smektała i zobaczymy, jak poradzi sobie Andrzej Lebiediew. A Grudziądz, no, nie wiem, bawią was jeszcze żarty o Grudziądzu w playoffach? Bo nie wiem, nie. Może, no właśnie, już zaczyna się to robić trochę nudne, ale jestem dobrej myśli, może się coś wydarzyć dobrego. Na pewno ogromną wartością dodaną będzie Robert Kościecha, bo to jest człowiek z niesamowitą charyzmą, ogromnym doświadczeniem i na pewno wiele cennych, potocznie mówiąc, tipów zawodnikom przekaże. No właśnie, Robert Kościecha, debiutant jako trener ekstraligowego klubu, ale tak naprawdę nie debiutant, weteran, który zjadł zęby na trzech polach, kadra młodzieżowa 250 między innymi, ale szkolenie młodzieży. Absolutnie, kompletnie przygotowany Robert, który był z drużynami wszędzie. Ja się zastanawiam, jak to wytrzyma kalendarz trenera Kościechy, bo wiemy, że paradoksalnie mówi się, że tam jest trener juniorów i tak jakby trochę debagatelizowało się tę rolę, ale wiemy, że trener Kościecha bardzo mocno się do tych obowiązków przykładał. Wiemy, że jeździł z tymi zawodnikami na drużynę Mistrzostwa Polski juniorów, inne zawody młodzieżowe, że tak naprawdę rozmawialiśmy z nim chyba w Lublinie zresztą całym gronem, że tej jazdy po całej Polsce jest naprawdę sporo. Teraz dochodzi mu jeszcze do tych kompetencji prowadzenie pierwszej drużyny, także oby żadne z tych pól nie zostało zaniedbane, czy nie odbiło się na tym żadnych z tych pól. To porozmawiamy z samym zainteresowanym w takim układzie. Dobry wieczór, trenerze Robercie.
Dobry wieczór, witam bardzo serdecznie was wszystkich w studio i oczywiście naszych ukochanych kibiców. Robert, debiut czy nie debiut? Bo pewnie słyszałeś już część naszej dyskusji, ale najlepiej, żebyś ty sam o tym opowiedział, odniósł się do tego, bo martwimy się też trochę o twój kalendarz. Jak ty dasz radę, drogi trenerze, połączyć te wszystkie obowiązki? Będę się starał wszystko, jak powiedzieliśmy, żeby nikt nie ucierpiał na tym, czy szkółka, czy juniorzy, pierwszy zespół. Będę wszystko robił, żeby to wszystko pozapinać. To nie jestem ja sam przecież. W klubie mam sztab ludzi, którzy mi pomagają, będą pomagać mi czy na treningach, na zawodach, więc to nie jest tak, że ja sam będę wszystko robił. Są ludzie od toru, są ludzie też od młodzieży, więc od pomocy, więc to nie jest tak, że ja tylko sam wszystko robię. Zmieni się. Na pewno się zmieni to, że będę podejmował decyzję i tym pierwszym zespołem będę kierował. Będę więcej musiał przygotować tor. Oczywiście też jest toromistrz pan Adam, który świetnie robi nam tor, więc będę jak gdyby z nim nadzorował to wszystko, ale ja się żadnej pracy nie boję. Moja rodzina jest do tego przyzwyczajona. Już moja Gosia mówi mi, kiedy się spakuję i wyjadę, bo już mam je trochę za dużo w domu, więc czeka też z zaciskaniem, kiedy po prostu zacznę jeździć. Jak widzisz na razie ten terminarz, początek, otwarcie sezonu, bo mam wrażenie, że to my też będziemy się tutaj kłócić przy tym stole za chwilę między nami, ale mam wrażenie, że lekkiego startu to nie masz jako debiutant w sensie prowadzenia drużyny ekstraligowej. Na pewno tak, ale ja generalnie tylko czekałem za kalendarzem pod takim względem, że po prostu ustalić sobie sparingi przed sezonem, bo to jest bardzo ważna rzecz, głównie zawodników, którzy nie będą mieli tej jazdy. Ja generalnie będę miał czterech zawodników, którzy będą jeździć w Anglii, więc tych parę meczów już oni będą mieli objechanych, ale głównie tu chodzi o juniorów, żeby dobrze weszli w sezon, więc muszą mieć jakby te pole manewru większe, żeby tych parę test meczów zrobić im przed sezonem, więc kalendarz mi się ułożył bardzo dobrze, jeżeli chodzi o sparingi, więc jutro gorący telefon, już z jednym trenerem jestem umówiony, tylko trzeba ustalić daty, więc z tego się bardzo cieszę. No na pewno nie będzie to łatwe rozdanie. Przyjeżdża Lublin, mistrz Polski, wzmocniony Wiktorem Przyjemskim, więc ta jak gdyby Mateusz Cierniak przychodzi do U24, a Wiktor wskakuje za juniora, ale no jak już walczyć, to od początku z najlepszymi. Chociaż tak mówię, bo jeden z zespołów jest mocnych, więc tutaj nie ma co lekceważyć. Każdym trzeba jechać i walczyć o wygrane. Witaj, Robert. W wielu zespołach jeszcze podczas twojej kariery zawodniczej byłeś kontraktowany jako Atmosferix, czyli gość, który ogarniał szatnię i wprowadzał dużo pozytywnej energii, ale oczywiście też przywoził cenne punkty dla zespołu. Masz bardzo dobre podejście do młodych ludzi. Czy uważasz, że twoim wielkim atutem po przejęciu pałeczki pierwszego szkoleniowca drużyny grudziąckiej jest również to, że masz świetny przegląd wojsk, 250? Non-stop praca z młodymi ludźmi. Jest też bardzo ciekawa sytuacja GKM-u, który w tym roku będzie miał naprawdę solidnych juniorów. W ostatnich latach bywały z tym problemy, pamiętasz, bo pracujesz tu już wiele lat. Czy te atuty, twoje doświadczenie wciąż młodego człowieka i praca z młodzieżą może jeszcze bardziej rozwinąć formację juniorską GKM-u? Na pewno tak, bo nie ukrywajmy, że to, co ja kiedyś mówiłem, że my widzimy tylko te mecze ligowe, większości kibiców widzi, nie widzi tej całej pracy, jakie są od migitoru, później oczywiście 250, później zawody młodzieżowe, tych mnóstwo ich tych imprez. Mam jeszcze przecież dobrego juniora Janka Przemskiego, którego tutaj nie wymieniacie, który tak samo będzie walczył o skład w Ekstralidze, więc mam czterech juniorów, którzy będą jak gdyby walczyć o te dwa miejsca, więc z tego się bardzo cieszę. No na pewno, jak już wspominaliście, no jestem wesołym człowiekiem, no ale gdzieś tam praca jest pracą i tu nieraz będzie trzeba powagę zachować.
Mam na pewno fajnych trzech Australijczyków, którzy bardzo się dobrze znają, są zżyci. Byliśmy tutaj na nagrywaniu filmów pod koniec, znaczy się w październiku, więc już porozmawialiśmy niektóre rzeczy. Bardzo się z tego cieszę. Będziemy wyjeżdżali pod koniec lutego na obóz, taki obóz integracyjny, jak gdyby, żeby to wszystko jeszcze zescelić. Chciałem wprowadzić bardzo fajną atmosferę w zespole. Wiadomo, presja była, jest i będzie zawsze, żeby wygrywać mecze, bo to jest normalna rzecz, ale no, gdzieś będzie czas, będę starał się, żeby tą jak gdyby presję troszeczkę odepchnąć ją, żeby po prostu chłopacy mieli kapitalne warunki do ścigania i kapitalną możliwość pracowania, żeby jak najlepsze te wyniki sportowe wychodziły na torze. Robert, no to życzymy powodzenia w takim układzie. Gratulacje z okazji debiutu jeszcze raz. A dalej to już niech tor pokazuje i no i dobra, i zrywajcie z tą łatką wiecznych utrzymywaczy i wiecznie walczących o utrzymanie. Zobaczymy. Powodzenia, Robert. Dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo, do usłyszenia. Dziękujemy, tyle. Debiutant, trener ekstraligowy Robert Kościecha. Właśnie, akcent australijski, nie chodzi tylko o język, ale bardzo silne, no absolutnie filary. Naturalnym liderem wydaje się Jason Doyle, ale czy na pewno on będzie tym liderem? W zeszłym roku Max Frick wpisywał się lepiej od Jasona Doyle'a, także myślę, że tę pałeczkę pierwszeństwa Australijczycy będą walczyć oczywiście nie bezpośrednio, ale bardziej gdzieś tam w tabelach statystycznych. Ja się zastanawiam, czy GKM wzmocnił się aż tak bardzo, no bo Kasper Pludra pozostaje w tej drużynie. Podobnie Kasper Łobodziński. Jeżeli weźmiemy sobie pod uwagę te transfery, no to za Nickiego Pedersena mamy Jasona Doyle'a, no to tutaj przede wszystkim mamy tę stabilizację, jeżeli chodzi o wyniki. Nie będzie tutaj jakichś różnych problemów. Za Frederika Jakobsena pojawia się Jamon Lizzie. Czy to jest aż takie duże wzmocnienie? Nie wiem. Za Gleba Czugunowa w pewnym sensie pojawia się Kevin Małkiewicz. Nie mam takiego poczucia, że GKM zrobił jakąś taką rewolucję kadrową, że ten skład jest dużo, dużo lepszy. Te nazwiska oczywiście są ciekawsze. Bardziej jesteśmy z nimi obeznani w Ekstralidze. Natomiast nie mam takiego wrażenia, że GKM jest w tym sezonie jakoś dużo mocniejszy niż w zeszłym. Wiesz co? Trudno się nie zgodzić z tym, co mówisz. Ja mam wrażenie, że to, co się zmieniło, to jest wrażenie, tylko i wyłącznie. Jest spokojniej i to jest chyba klucz, o czym mówił Robert Kościecha. No trzy filary australijskie kumplują się. Zaraz, Michał, bo skoro mówimy o spokoju, to zastanawiam się w kontekście Jamona Liceja, bo on opuścił Unię Leszno i przyszedł do Grudziądza. To jak bardzo spokojny albo niespokojny, patrząc i na ten kalendarz i przed swoim debiutem trenerskim, jest Rafał Okoniewski, który też jest z nami. Nie mamy. Jest Rafał. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Witam wszystkich. Rafał, jak jest... Spróbujemy naprawić ten dźwięk, bo taki choklik nam się przydarzył, Rafał, że nie słyszymy cię dosyć wyraźnie. Nie widzieliśmy ale... trenera, jak głos się zmienił. No właśnie, jesteśmy tak zdziwieni, ale no wiecie, wigilie służbowe, to nie bywa. Ale słuchajcie, właśnie, w którym miejscu jest Unia Leszno dziś? Bo tak jak Natalia stwierdziła, zresztą powołując się na słowa prezesa, absolutnie wariant oszczędnościowy, tylko... Nie wiem, czy ja się tego boję. Ja się tego nie boję, ale kibice Unii Leszno mogą się tego bać, patrząc na historię, jak kończy się budowanie składu na utrzymanie. Ostatni raz poniżej tego najwyższego poziomu rozgrywkowego Unia Leszno była w roku 1996. Przyzwyczailiśmy się do tego, że ten klub jeździ w Ekstralidze. To faktycznie może być bardzo trudny rok. Natomiast ja w tej tabelce, którą pewnie później zobaczymy, postawiłem, że Unia Leszno jednak się utrzyma. Kiedyś mówiło się o magii Falubazu. Myślę, że ostatni rok pokazał, jaka magia panuje w klubie ze Smoczeka, bo ta plaga kontuzji nie sprawiła, że Unia Leszno spadła z ligi, więc teraz myślę, limit pecha ten klub już wykorzystał i będzie można zobaczyć lepsze oblicze tej drużyny. Natomiast ja jestem bardzo ciekaw tego, jak Unia podejdzie do tematu zawodnika U24. Jest Kane Ru, ale jest przecież też Nazar Parnicki, który miał ten jeden naprawdę niezły występ w poprzednim sezonie. No i ta decyzja, czy Nazar pójdzie na wypożyczenie, czy może Unia postawi na taki model gorzowski, jaki mieliśmy w poprzednim roku, czyli obecność dwóch zawodników spełniających kryteria tego przepisu, bo wtedy jeździli Jasiński i Poleształt razem na mecze, chociaż to jeden z nich dostawał szansę. Tak, jeszcze Łukasz, jedno zdanie. No, oczywiście, jak wspomniałem na początku, hegemon polskiej ligi, ale tu zgodzimy się, kibice
dziennikarze, eksperci, że jest notorycznie ten zespół w ostatnich latach osłabiany. Ale w tym szaleństwie jest metoda, bo oczywiście jest to proces oszczędnościowy, ale Unia Leszna zbiera plony młodzieżowe. Wypożycza, ma cały czas mocną, silną bazę najmłodszych zawodników. Cały czas czekamy na eksplozję Ratajczaka. Ten chłopak potrafi jechać, jest Antek Mencel i uważam, że mogli sobie pozwolić oczywiście na skład bardziej oszczędnościowy. Ryzykują, jak to wszędzie w sporcie, ale te bazy i te plony są dobrą podstawą. Zagrzecznie jest. Zagrzeczni jesteśmy, nie, żartuję oczywiście, ale w aplikacji PG Ekstraligi państwo mogą swoje opinie wyrażać, typować chociażby taką rzecz jak wyniki po pierwszej rundzie, więc panowie, będzie krótko, powiem się trochę w kolejne teraz. To pierwsza część i odpowiedzi krótkie. Leszno Częstochowa, kto wygra? Leszno Częstochowa wygra Leszno. Częstochowa. Leszno. Tak, rok temu wygrała. Okej, okay. Ja stwierdzam, że jednak Leszno. Leszno i inauguracja. Dobra, Wrocław Zielona Góra. Łukasz? Wrocław? Nie, no wiadomo. Better Sparta Wrocław zdecydowanie. No tu jesteśmy akurat chyba zgodni, jeśli chodzi o ten mecz. Gorzów Toruń. Gorzów zdecydowanie. EWT PL Stal Gorzów. Nie zgodzę zdecydowanie, się. Ale... Po analizie głębokiej ostatnich właśnie trzech sezonów stwierdzam, że wreszcie Toruń dojedzie i złamie barierę 45 punktów w Gorzowie. Będą to mecze pasjonujące, ale tutaj ja zagram inaczej i postawię na zwycięstwo gości. Ja, a wiecie co, ja powiem ekumenicznie, tak, wybieram bezpieczny wariant w tym meczu, powiem remis. A niech będzie. A widzisz. Dobra, Grudziądz Lublin i dalej już państwu pokażemy, co my mamy też przygotowane z naszej strony. Grudziądz Lublin. Nie powtórzy się mecz z zeszłego roku, Motor weźmie swoje. Popieram przedmówcę. Ja również, przedmówców. Myślę, że mimo, że Robert Kościecha, pozdrawiamy cię, trenerze, ale wiemy, znamy realną moc Platinum Motoru Lublin. Natomiast kto będzie miał najtrudniejszy start? Zaczniemy od Michała Mitruta, bo i takie my przygotowaliśmy sobie. To jest trochę nasza ocena, odbiliśmy się od tak zwanego difficulty of schedule, czy strength of schedule, mówiąc z języka angielskiego. Czyli ten najłatwiejszy dostaje podpowiedź, słuszną start. Kto będzie miał najłatwiejszy start, początek sezonu? A więc jednak najłatwiejszy. Tak, to nie jest tak, że będzie to najłatwiejszy start, bo nie ma takiego kalendarza, który można określić łatwym, ale wydaje mi się, że Beniaminek wylosował ten terminarz nie najgorzej, dlatego że Falubas w pierwszej kolejce domowej, czyli w drugiej rundzie tego sezonu, podejmie GKM Grudziądz. O tym już wspominałem, że to nie jest raczej mocarz, jeśli chodzi o mecze na cudzych torach. Też oczywiście była drobna przerwa, jeśli chodzi o starty w Zielonej Górze, więc wydaje mi się, że Grudziądz może się pogubić w tej drugiej kolejce. Jeśli chodzi o pierwszą rundę, okej, to będzie taki mecz, w którym Beniaminek nie będzie miał wiele do stracenia. Jedzie do Wrocławia, jedzie tylko po to, żeby się dobrze pokazać. Drugi argument, jaki tutaj podałem, to jest znajomość toru w Lesznie. O tym też właściwie już wspomniałem w trakcie tego programu, więc nie będę się powtarzał. No i trzeci argument jest taki, że jeżeli można mówić o dobrym momencie na derby lubuskiego, to wydaje mi się, że ta czwarta kolejka to jest dobry czas. Można zbudować do tego okresu takie momentum i wydaje mi się, że Falubas jest w stanie nawet dwa mecze wygrać właśnie do... Przynajmniej jeden mecz wygrać i to w dobrym stylu do tej czwartej kolejki, do meczu derbowego. Dobra, czyli według ciebie najłatwiejszy start Enea Falubas Zielona Góra, a najtrudniejszy start? Tylko kondensuj myśli bardziej. Okej, postaram się. Najgorszy terminarz, tak to tutaj zostało zatytułowane. Myślę, że tutaj nie będziemy się specjalnie różnić. GKM wylosował moim zdaniem kiepsko, dlatego że patrząc realnie, dopiero w czwartej kolejce drużyna Roberta Kościechy może wygrać swój pierwszy mecz w tym sezonie. Podobnie to wyglądało rok temu. Też był taki kryzys. Ja pamiętam, że Janusz Śloczka był mocno przejęty po meczu w Krośnie i też się wtedy mówiło, że Grudziądz spadnie dopiero później. Ta drużyna nabrała rozpędu. Start z dominatorem ligi na początek. No, jednak mecz z Motorem to najgorsze, co może ci się trafić. Zwłaszcza przed własną publicznością, bo wtedy jednak oczekiwania są wysokie. No i pierwszy wyjazd na teren Beniaminka. Wydaje mi się, że jest lepszy czas na wizytę w Zielonej Górze niż właśnie druga kolejka sezonu, gdy jako pierwszy sprawdzasz ten entuzjazm drużyny, która wróciła do PGE Ekstraligi. No i znowu, najłatwiejszy start, patrzę i losuję Łukasza. Dziękuję pięknie za głos. Oczywiście może tu pójdę trochę w trywializm, bo spieraliśmy się z Michałem przed tym programem. Najprościej jest powiedzieć, że najłatwiejszy terminarz ma Motor Lublin i ja się skłoniłem w tę stronę, bo znamy siłę. Przepraszam, jedno sprostowanie tylko panowie, dla państwa, żebyśmy
żebyśmy nie wpadli w pułapkę, nie ma losowania terminarza. Oczywiście, że tak. To ja przepraszam w takim razie za przejęzyczenie. Ale ja wracając do tego, motor, oczywiście nie można powiedzieć, że każdy terminarz, który by wylosował, to jest komplet punktów. Tak nie można założyć, ale przy sile rażenia tego zespołu i spasowaniu się wybitnie z własnym torem, dobrej jeździe na wyjazdach, no to motor... Mała. Dobra, Platinum Motor Lublin, najlepszy start według Łukasza Bęca, a najtrudniejszy start według Łukasza Bęca. No i teraz proszę mi wybaczyć, bo zszokuję kibiców ze Świętego Miasta. Mam nadzieję, że Marcin Najman i Michał Świącik nie wyzwą mnie na pojedynek, ale drodzy kibice, po głębokiej analizie i nie wygląda mi to dobrze. W pierwszej kolejce Włókniarz jedzie do Leszna. Zakładam, że przegra. W drugiej kolejce... Włókniarz podejmuje u siebie Betard Spartę Wrocław. Niestety może tu punktów również nie być. W trzeciej rundzie Włókniarz Częstochowa jedzie do Gorzowa. Tam jest Jakub Miśkowiak. Uważam, że tu przybije stempel. A w czwartej rundzie Motor Lublin. Bardzo ciężki terminarz. Piotr Kaczorek. Najgorszy czy najlepszy? Najlepszy. Dziękuję ci za ten komplement, Michale, ale jeżeli chodzi o terminarz... Ale się zrobił do wcipy. To najlepszy terminarz, zgadzam się tutaj z Michałem Mitrutem, że najlepszy ten terminarz ma Enea Falubas Zielona Góra. Nie rozwodząc się przesadnie, bo Michał już dużą część tematu omówił, Zielonogórzanie mają tak naprawdę wszystko w swoich rękach. Grudziądz przyjeżdża do nich, to będzie bardzo ważne spotkanie. I jednak lepiej mieć to spotkanie w drugiej rundzie u siebie na własnym torze, kiedy się miało kilka tygodni na przetestowanie tego toru. Tak jak Michał też wspominał, derby ziemi lubuskiej, pierwsze w czwartej rundzie też u siebie z gorzowianami. I ten wyjazd do Leszna, który no tak naprawdę jeżeli Falubas ma gdzieś szukać punktów na wyjazdach, to, nie, to gdzie jeżeli nie, nie w Lesznie. Najgorszy? Najgorszy, zgodzę się z Łukaszem Bęcem, także dość zgodnie z kolegami. Tauron Włókniarz Częstochowa, dokładnie tak. Jeżeli Tauron Włókniarz Częstochowa po czterech kolejkach będzie miał w tabeli na koncie 0 punktów, to nie będzie to wielkim zaskoczeniem. Bardzo trudni rywale w meczach na własnym torze, bo przyjeżdżają tak naprawdę dwaj faworyci, Betard Sparta Wrocław i Platinum Motor Lublin. Jeżeli chodzi o wyjazdy, to też nie najłatwiejsze. Fogo Unia Leszno, która w zeszłym sezonie chociażby pokazała, że to pierwsze spotkanie na własnym torze potrafi wygrać. I jeżeli chodzi... Słucham? Unia Leszno? Tak. W pierwszej kolejce przecież ledwo poradziła sobie z Krosnem. No tak, ale wygrała to spotkanie. No dwoma punktami. Znaczy, nie, no słuchajcie, wygrana to wygrana. Ja co do zasady uważam, że Fogo-Unia Leszno jest mocniejsza niż w zeszłym sezonie, pomimo tego, że kibice gdzieś tam drżą o utrzymanie, to Andrzej Lebiediew jest zawodnikiem skrojonym pod ten leszczyński tor. A jeszcze wracając do Włókniarza Częstochowa, wyjazd do Gorzowa to też będzie bardzo trudna przeprawa, więc pierwsze cztery mecze naprawdę piekielnie trudne. To teraz pozwolę sobie ja, bo taka kolejność niestety wyszła. Najlepszy start, bo dyskutowaliśmy o tym dzisiaj bardzo mocno. Ja się zdecydowałem jednak, że będzie to Betard Sparta Wrocław i to jest pewien paradoks, który paradoksalnie może być później ułatwieniem w dalszej części rozwoju sezonu. Dlatego, że po pierwsze cztery mecze domowe w tej tych pierwszych siedmiu, to jest już próba i można tu nawiązać do mitu twierdzy olimpijskiej. Trudne wyjazdy, tak, trzy mecze, ale potem już są z głowy. Masz na początku, na dzień dobry, wyjeżdżasz, trzy trudne wyjazdy, gdzie Wrocław, Betard Sparta, zdrowa Betard Sparta z pełnym potencjałem jest w stanie tam powalczyć. No i oczywiście już potem łatwa druga część sezonu, czyli pierwsze koty za płoty. Tak, to brzmi paradoksalnie, ale... To może wzmocnić drużynę. Bardziej tu się skupiałbym na tych pierwszych czterech meczach domowych, gdzie są gospodarzami, gdzie jeżeli zbudują mit wrocławskiej twierdzy, to myślę, że możemy mieć nawet na tych wyjazdach, wjeżdżasz rozpędzony, jest zupełnie inaczej. Najgorszy, poczekaj, najgorszy terminarz dla odmiany. Zoleszcz, GKM Grudziądz, znowu otwarcie sezonu z Lublinem. Tutaj nie będę odkrywczy, więc tak naprawdę króciutko. Druga i trzecia runda są dwa wyjazdy z rzędu. Do Zielonej Góry, do Wrocławia. Tam faworytami będą gospodarze, no bo zawsze w żużlu gospodarz jest faworytem w 90% sytuacji. No i po trzech rundach właśnie to 0 punktów, czy to na co wy też zwracaliście uwagę, ty Michał, że dopiero w czwartej kolejce być może będzie szansa na pierwsze punkty. Ale jak piękny jest ten sport, przepraszam, że się wtrącę, to żeby my się uspokoić możemy mylić. I to jest najcudowniejsze. Kibiców z Częstochowy. Dzisiaj rozmawiałem sobie przed programem z trenerem Piotrem Żyto, który pamięta. Ja musiałem wrócić trochę latami do pamięci. 2010 rok, Falubas rozpoczyna od czterech porażek. 0 punktów po czterech rundach. Kończy sezon jak? Ze srebrnym medalem DMP. No, w ostatnich Stalgorzów latach też tak miała kiedyś. Pamiętacie, że właśnie 0-0-0, a później utrzymali się tam w lidze. Panowie Dama. Bardzo. Dama. Trochę kultury. Natalia, bo ty masz też swoje przewidywania. Ja mam swoje przewidywania. No, ja najgorszy, mam składy, najlepszy Michale. Start. Tak.
Mam składy, no to przejdziemy... A składy masz, dobrze, no, no to właśnie, proszę bardzo, no, składy. Tutaj mieszasz, mieszasz. Mieszam, wydaje mieszam, bo... zaraz będzie krzyczał. Wiesz co, wiesz jak przy tym stole z nimi jest. Jak jest poza anteną, a na antenie jeszcze trudniej, bo no nie ja chcą wiem, gadać. No ja wiem, że Piotrek Kaczorek się wyrywa. No tak, ja chcą gadać więcej. Dobrze, Natalia, składy, w takim układzie składy Lublin-Wrocław, o ile błyskotliwie się domyślam. Dokładnie, przejdziemy do dwóch zeszłorocznych torped i zaczniemy od złotego medalisty zeszłego sezonu PGE Ekstraligi, czyli Platinum Motor Lublin. I skład w tym roku prezentuje się następująco. Mateusz Cierniak na pozycji U24, Jack Holder, Dominik Kubera, swoją drogą ostatnio panowie ogłosili, że zostaną tatusiami, też taka ciekawostka, gratulujemy. Frederik Lindgren, Bartosz Zmarzlik, również drugie dziecko w drodze. I do tego na formacji juniorskiej Bartosz Bańbor i pierwszoligowa perełka Wiktor Przyjemski. Na jego występ w barwach Motoru Lublin na pewno wielu kibiców czeka. Całe środowisko czeka. No i co? No i tutaj na pewno trzeba się pochylić też nad Mateuszem Cierniakiem, ponieważ to zawodnik, który już teraz nie będzie jeździł jako junior, przechodzi na pozycję U24. No i teraz tak sobie zerknęłam w jego statystyki, jak one wyglądają, jeżeli chodzi o jego średnie biegowe, nie wliczając w to biegów juniorskich, to jest to całkiem przyzwoity wynik. Jest to 1,51 punktu na bieg. No i też trzeba zauważyć, że jednak Mateusz Cierniak ma za sobą znakomity sezon. Złoty medal w drużynowych mistrzostwach świata juniorów i do tego też złoty medal w indywidualnych mistrzostwach świata juniorów, także naprawdę Mateusz, ogromne gratulacje. Zobaczymy, co będzie dalej. A teraz przechodzimy do Betard Sparty Wrocław, która no niestety w ubiegłorocznym sezonie była zdziesiątkowana kontuzjami. Tak jak Michał Opaciński mówił, no życzymy, żeby ten rok był łaskawszy, jeżeli chodzi o kontuzję dla Wrocławia. No i co? Skład prezentuje się następująco. Daniel Biuli, Maciej Janowski, Bartłomiej Kowalski na pozycji U24, Artem Łaguta, Taju Finden, a duet juniorski będą stanowić Kacper Andrzejewski i Filip Seniuk. Filip Seniuk to zawodnik, który przychodzi do Wrocławia na zasadzie rocznego wypożyczenia z Agret Malesy Ostrów, a jeżeli będzie całkiem dobry, jeżeli polubi się ze swoim zespołem i z tym torem, to jest opcja, że zostanie tam na dłużej. Tutaj też aspekt formacji U24, bo tak samo jak u Mateusza Cierniaka, to Bartłomiej Kowalski teraz wskakuje na pozycję U24 i taka sama statystyka, tak jak było w przypadku Mateusza, to Bartek Kowalski, no troszkę gorzej, ponieważ był to 1,43 punktów na bieg, ale myślę, że na pewno między tymi dwoma panami na torze będzie gorąco, ale też jak powiedziałam o tych sukcesach Mateusza, to Bartkowi też trzeba oddać złoty medal drużynowych mistrzostw świata juniorów, no i brązowy, który zdobył woje z indywidualnych mistrzostw świata juniorów. Ale też tak jeszcze gdzieś tam ostatnio rozmawiałam z Bartkiem i mówię, Bartek, no powiedz mi, jak ty teraz się czujesz? Takie wyzwanie przed tobą, więc jak się na to zaopatrujesz? Jakiś stresik jest czy nie? A tak Bartek w sumie stwierdził, że wiesz co, sprzęt ten sam, zawodnicy ci sami, tylko biegi trochę inne, więc czy ja coś tutaj mam dodawać? Michał mówił, że no nie pompujemy tych młodych, to Bartek to skwitował idealnie. No, poczekaj, oni teraz już będą seniorami, bo de facto zawodniku 24 ale to... Ale nadal są młodzi. To senior, ale tak, oczywiście nadal są młodzi, już ich widzicie, oni nas słyszą, ale ja mam do was, panowie, pytanie. Widzicie ich obu? Oczywiście. Czy to jest ta nowa saga, która nam się stworzy w polskim żużlu, nowa rywalizacja, gdzie oni nawzajem będą się napędzać? Ja nie chcę tu, broń Boże, kija w browisko wkładać, ale tak jak mieliśmy Tomasz Golob, Piotr Protasiewicz, Bartek Zmarznik, no i Piotr Pawlicki naturalnie, ale też jeszcze i Patryk Dudek, Maciek Janowski gdzieś ganiali i ganiają Bartka Zmarznika. No to Bartek Kowalski i Mateusz Cierniak, Łukasz, tak... Rozmarzyłeś na pewno się. Będą to piękne pojedynki. Panowie, witam was serdecznie. Na pewno Mateusz i Bartłomiej doskonale sobie zdają sprawę. Znaczy bez presji, panowie, tak, oczywiście. Bez presji, tutaj ale, wiecie, panowie, co was czeka, tak? Dorosły, prawdziwy żużel. Oczywiście jeździcie już od wielu lat. Jak ważnymi postaciami jesteście dla swoich zespołów, to my wszyscy wiemy, co robi Bartek Kowalski jadąc z rezerwy, czy co daje Mateusz Cierniak Motorowi Lublin, jeżeli chodzi o zespół. A zadasz im pytanie? Zaraz wam zadam pytanie. Jak wy się właśnie z tym czujecie i to jest inne nakręcenie przed sezonem, czy to po prostu idzie spod palca, z marszu, jesteśmy żużlowcami, teraz już seniorami i jedziemy dalej mocniej, szybciej.
Jak się na to zapatrujecie? Obojętnie, kto pierwszy, ten lepszy. Śmiali są, dobra, Mateusz, skoro wyrwałeś się pierwszy, zapytałeś, to zaczniemy od Mateusza. Dobrze. Widać mnie dobrze? Czy nie. Widać twój pulk i tak to ładnie. Zapatrujemy zaraz cały komputer. Coś tu zobaczymy. To może Bartek. To może Bartek. To może zacznie Bartek, a Mateusz zaraz nam się pojawi. To tak, ja już w sumie z tego wszystkiego zapomniałem, jakie było pytanie, chyba nie wszystko pamiętam. Czyli to inaczej będzie wyglądało dla ciebie? Ja to skondensuję, bo Łukasz dużo gada. Chodzi o twoje wejście, wasze wejście w ten seniorski żużel. Wejście, które jest, nam się wydaje, patrząc z boku, na miękko. Bo w końcówce kariery juniorskiej już regularne starty. Natalia przytaczała twoje słowa, że no w sumie wszystko to samo, tylko tak jakby biegi trochę inne. To jak bardzo inne będą te biegi, Bartek? No właśnie tak. Tak jest moje zdanie, że tak naprawdę w naszych przygotowaniach, tak mi się wydaje, za dużo się nie zmieni. Wiadomo, myślę, że każdy z zawodników patrzy na jakieś poprzednie błędy z sezonów przygotowawczych i ogólnie z sezonów żużlowych i jakby z roku na rok każdy się chce poprawiać i te błędy eliminować. I myślę, że nic się tutaj nie zmieni, cały czas każdy będzie pracował jak najlepiej na swój wynik. A wiadomo, że no, jest ten przeskok dość wyraźny, ale tak mi się wydaje, tak sobie to tłumaczę, że jakby będziemy startować z tymi samymi zawodnikami na tym samym sprzęcie, jedyne co, no to gdzieś tam uciekają te biegi, które zawsze rozpoczynały nasze mecze z juniorami, a sami wiemy, że ta różnica pomiędzy juniorami a seniorami z roku na rok się zmniejsza, bo nieraz wszyscy zawodnicy to pokazują, że tak samo może senior przegrać z tymi samymi rywalami jak i junior i na odwrót. Także, a też w naszej roli jest to, żeby jak najbardziej chłodno do tego podejść, żeby po prostu niepotrzebnie się nie pompować. Michał Mitrut, widzę, tak? Wyrywałeś się w notatki, zaglądałeś. Ja mogę się, nie, Piotrek Kaczorek. Ale wiesz co, poczekaj, bo mam na to znowu cię muszę, Piotrek, przeprosić, bo jest Mateusz już tym razem ze swoją facjatą, a nie z pulpitem, więc Mateusz, jak ty się na to zapatrujesz? Słyszałeś też to, co mówił Bartek. To wejście w ten seniorski żużel, ono jest dla ciebie na miękko, czy nie? Bo czasami ten przeskok jest odczuwalny. Tata twój też coś o tym wie. Czy na miękko, to się okaże po pierwszym meczu tak naprawdę, ale generalnie zazwyczaj ucieka bieg juniorski, który często był takim przetarciem, pozytywnym wejściem w mecz, takim biegiem w sumie, w którym gdzieś tam można było sobie troszkę bardziej pozwolić na jakieś ryzyko, jak się go wygrało, to się czuło troszkę pewniej, więc gdzieś ta szansa później na starty w kolejnych biegach, że te kolejne biegi po prostu będą bardziej efektywne, jeśli chodzi o naszą jazdę, była troszkę większa. Teraz tego nie ma, ale nie będzie w zasadzie, ale jeśli chodzi o tą kwestię, to nie czuję jakiegoś dyskomfortu, że tego biegu młodzieżowego już nie będę miał. Czuję się gdzieś tam jako junior spełniony. Jest to kolejne wyzwanie przede mną. No jest taka kolej rzeczy, no każdy gdzieś, jeśli dotrwa do tego momentu, w którym będzie seniorem, no to będzie się musiał z tym zmierzyć. No i teraz na mnie i na Bartka pora, więc w zasadzie zobaczymy, jak to będzie szło. Myślę, że to, co mogłem osiągnąć, jeśli chodzi o moją karierę juniorską, jeśli chodzi o sukcesy i ogólnie występy, a najważniejsze co, to doświadczenie, zebrałem dosyć je spore i czuję taką pozytywną energię, jeśli chodzi o tą kwestię i myślę, że ten wstęp do jazdy w przyszłym roku jako już senior jest taka bardziej budująca, a nie stresująca. To ja mam na koniec prośbę, trochę uchylimy kulisy, bo jest coś, co funkcjonuje w żużlu od jakiegoś czasu, natomiast od niedawna przebija się do mainstreamu, umiejętność żonglerki. Pięknie żonglujesz słowami, zwłaszcza w trudnych sytuacjach w meczu, ty Bartek zresztą też. Ty masz, Mateusz, piłeczkę, jakby Mateusz będzie żonglował, a Bartek powie, czy sam żongluje też, bo to pomaga przy koordynacji. To jest bardzo fajne, rozwojowe dla was żużlowców. Czy ty, nie, Bartek, no, BMX-y? Może nie będę. Nie? Dobra. Nie, no bo nie będzie mi wychodzić teraz. Będę się...
Ja właśnie no, dawaj, przygotowałem taką odpowiedź na to żonglowanie, że nie mam przy sobie. W tym roku się nauczyłem. No okej, to teraz mówiliście jednocześnie. I sprawia mi to frajdę. Okej, okay. Bartek, jakbyś mógł powtórzyć, bo nałożyły się wasze odpowiedzi, kiedy namawialiśmy Mateusza na żonglerkę. Właśnie ja już sobie przygotowałem odpowiedź, że teraz nie mam czym w tym momencie, ale... No dobrze, ale czy, tak czy inaczej, warto się tym zainteresować, bo podobno pomaga. Panowie, dwa skrajne miasta w Polsce, ale miejscowość, miasto pochodzenia, rejon pochodzenia dla was ten sam, no to twórzcie historię, chłopaki z Tarnowa, w takim układzie. Dziękuję i wspaniałej walki i dobrego wejścia w okres seniorski, panowie. A dalej to już wyjaśniacie między sobą na torze. Dzięki. Bartłomiej Kowalski i Mateusz Cierniak. Dobranoc, dziękujemy. Dziękujemy. Dziękujemy, wszystkiego dobrego, dobranoc. Ja bym chciał, żeby kiedyś za jakieś 15, 20, niech jest, jak najdłużej, 20 lat stworzyć taki film, serial Chłopaki z Tarnowa. Kolejny rozdział wielkiej, i tego im życzę, wielkiej rywalizacji w polskim żużlu. No trzeba następców Janusza Kołodzieja, jeżeli już mówimy o ludziach z tego miasta. Natomiast dobrze, że zobaczyliśmy przedstawicieli Lublina i Wrocławia, bo chciałem się podzielić taką tezą, być może odważną, ale uważam, że to już nie będzie wyścig tych dwóch koni. Ja naprawdę uważam, że Betar Sparta Wrocław bardzo dużo straciła względem poprzedniego sezonu. Inaczej niż Motor, który jest jeszcze mocniejszy, dla którego wyzwaniem nie będzie walka o mistrzostwo, tylko tak naprawdę wygranie wszystkich meczów w sezonie, bo to naprawdę jest możliwe. Wczoraj rozmawiałem z tobą na temat Chicago Bulls z lat 90., bo tak, myślę, że ten skład Motoru możemy po latach wspominać właśnie jako taki dream team. Ale właśnie Sparta po pierwsze na pozycji U24, mogę powiedzieć, że się osłabiła, ale nie dlatego, że Bartek Kowalski to słaby zawodnik, bo będzie jednym z lepszych. Ale mimo wszystko w tym sezonie na pewno nie zaprezentuje takiego poziomu jak Dan Biuli, który właśnie na tej pozycji startował w sezonie 2023. Kolejna sprawa, juniorzy. Bartek Kowalski już juniorem nie jest, przechodzi na U24. No i mamy parę, która może być najsłabsza w całej stawce. Kiedyś wrócił do domu. A przede wszystkim jest mało doświadczona, bo Kacper Andrzejewski odjechał 26 biegów w Ekstralidze, Filip Seniuk dopiero będzie stawiać pierwsze kroki i od razu będzie to gigantyczna presja. Od razu będzie to start na pełnym stadionie, na stadionie olimpijskim. No i też myślę oczekiwania, mimo tego, że jest żółtodziobem, to jednak kibice będą chcieli, żeby ci juniorzy coś dodawali. Co do Motoru, to ja myślę, że żeby nie mówić rzeczy banalnych, takich oczywistych, ja się zastanowiłem, jakie mogą być ewentualne minusy tej drużyny, problemy aktualnego drużynowego mistrza Polski. I tak, wypisałem sobie... Pogoda to... Uśpioną czujność Lindgrena i Holdera, którzy w poprzednim sezonie wiedzieli, że jeden z tria, oprócz tych dwóch wymienionych, plus Hampel, odejdzie. Ten, który okaże się najsłabszy albo najmniej rokujący, tak to ujmę. Teraz ze względu na to, że wiele klubów ma już zakontraktowanych swoich liderów nie tylko na ten sezon, ale też na dwa lata do przodu, to oni będą wiedzieli, że Motor niekoniecznie może polować na kogoś innego. Oni mogą czuć się bezpiecznie. To jest jeden minus, ale taki wyciągnięty na siłę, to od razu muszę powiedzieć. No i też kwestia prowadzenia tej drużyny, wyzwanie dla sztabu trenerskiego, no bo odjechać 4 wyścigi w meczu w tej drużynie, to będzie porażka. Każdy będzie chciał pojechać w biegu nominowanym, nie tylko seniorzy, także zawodnik U24 Mateusz Cierniak, także Bańbor i Przyjemski, którzy nie po to przyszli do Motoru, szczególnie Wiktor Przyjemski, żeby w tym sezonie mieć tylko 3 wyścigi. Przekonamy się o tym, no to już zadanie Macieja Kuciapy, Jacka Dziółkowskiego. Znając ich, to klimat w Lublinie stworzą, myślę, rodzinny to nie będzie w kontekście tej sagi, do której odnosił się Michał. Myślę, że to nie będzie nadużycie, ale jest jedna drużyna, co do której, Natalia, to już zwracam się do ciebie, wszyscy mamy jeden wielki znak zapytania, bo ma tyle samo plusów, co minusów. Tyle samo pewności daje, co wątpliwości. Czyli, droga Natalio? Tauron Włókniarz Częstochowa, drogi Michale. No i właśnie, Tauron Włókniarz Częstochowa, no niestety jest taką drużyną, o której w zeszłym sezonie mówiło się raczej w aspektach atmosfery w drużynie, atmosfery w parku maszyn, tego problemu z domowym torem, ale zaszły przetasowania i to znów na pozycji trenerskiej, co tak swoją drogą ciekawe mieliśmy te transfery trenerskie w tym roku. I tutaj mamy kolejny. W tym roku częstochowskie Lwy poprowadzi Janusz Ślączka, czyli były
trener z Oleszczy GKM-u Grudziądz. Jak to się przełoży na atmosferę? Zobaczymy. Zastąpi on Lecha Kędziorę i zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądać, jak się będzie układało też z Michałem Święcikiem, czyli prezesem, i przede wszystkim z zawodnikami. A w jego stajni, że tak powiem, znajdują się następujący zawodnicy. Jest to Maksym Drabik, Mats Hansen na pozycji U24, który zastąpił Jakuba Miśkowiaka, Leon Madsen, Mikkel Mikkelsen, Kacper Woryna oraz na pozycji juniorskich Kacper Halkiewicz i Kajetan Kupiec. No i na pewno w tym sezonie, tak jak już wspomniałam, bardzo ważny będzie ten aspekt domowego toru, ale przez ostatnie 3 lata to we Włókniarzu jak w piosence Manamu, falowanie i spadanie, jak na dobrą sprawę, bo jeżeli by się temu przyjrzeć, to w 2022 roku Włókniarz zdobywał średnio ponad 50 punktów na swoim torze. To jest bardzo dobry wynik i to bardzo mocna drużyna, bardzo dobrze to świadczyło o nich, ale już w zeszłym roku było to w tym kontekście tylko średnio 46 punktów na mecz, czyli zobaczymy, jak to się ułoży i czy Janusz Ślączka zapanuje nad tą krzywą, która powinna jednak się układać w ten sposób. No jestem tego bardzo ciekawa. Nie wiem, jak wy panowie, jak oceniacie ten transfer Janusza Ślączki do Częstochowy? Wiesz co, ja mam... tak naprawdę czas pokaże, jeśli o mnie chodzi. Tak przepraszam panowie, że tak się wyrywam, bo myślę, że na odpowiedź na pytanie, które zadała Natalia, da nam prezes Michał Świącik, prezes Tauron Włókniarza Częstochowa. Dobry wieczór, panie prezesie. Dobry wieczór, witam serdecznie. Panie prezesie, lubimy się, szanujemy, ale musimy z grubej rury. Czy Janusz Ślączka jest gwarancją końca dyskusji o torze, o atmosferze, o tym wszystkim, czego i pan miał dość, i my mieliśmy dość, i zawodnicy mieli dość, bo chcemy skupić się na aspektach stricte sportowych. Czy Janusz Ślączka daje na to gwarancję? Powiem tak, mam taką nadzieję, tutaj wrócę jeszcze do tego, że Janusz Ślączka jest jednym z transferów, to jest trener, ale mamy też nowego dyrektora sportowego. Jest nim Piotr Mikołajczak, dotychczas pracujący w UTS-ie Wrocław przez ostatnie 2 lata i to są ludzie, którzy tutaj jakby stanowią o tym członie pionu sportowego. Doszedł też Sebastian Ułamek i myślę, że jak gdyby doświadczenie tych ludzi, to gdzie pracowali, z kim pracowali, jak pracowali, mam nadzieję, da nam gwarancję tego, że jak gdyby od strony sportowej, tej pozazawodniczej, będzie to wszystko dla tych zawodników i dla kibiców dobrze przygotowane. Piotr Kaczorek. Tak jest, wyrywam się. Dobry wieczór, panie prezesie. Rozmawialiśmy o tym, w zasadzie przez cały ten program rozmawiamy o tym, że tych transferów trenerskich, menadżerskich było w tym sezonie sporo, więc jak tych przetasowań było sporo, no to też było tych opcji na rynku dość wiele. Pan i klub całe zdecydowaliście się na Janusza Ślączkę. Jakby mógł pan tak wymienić ze 3-4 atuty Janusza Ślączki, dlaczego postawiliście właśnie na tego szkoleniowca? Znaczy ja może zacznę tak. Rozmawiam tutaj z moimi kolegami często z Rakowa, Częstochowa. Jak wszyscy wiemy, świetnie sobie radzą w piłce nożnej. Oni zawsze się zastanawiają, dlaczego w polskim żużlu tak dużo się mówi o zmianach trenerskich. Można je robić, ale raz w sezonie. Twierdzą, że w piłce robi się je bardzo często i jak gdyby nie są tak mocno rozpatrywane w tych zmianach klubowych, ale to tak przy okazji. Natomiast atuty Janusza Ślączkę. No, na pewno ja widziałem warsztat Janusza Ślączki, jeżeli chodzi o zawody. Wiem, że to jest taki dodatkowy zawodnik w parku maszyn. On walczy jako opiekun zawodników i tak jakby jeździł na tym żużlu. Kolokwialnie mówię, nieraz jest w stanie ściągnąć sędziego z wieżyczki po to, żeby udowodnić, że coś było tak, nie inaczej. To po pierwsze. Po drugie, bardzo aktywny człowiek. Ja już w tej chwili widzę, że ta aktywność jego jest naprawdę godna tutaj podziwu. No i co? I chęć zrobienia coś z zawodnikami, którzy mają potencjał, bo przed chwilą widzieliśmy nasz skład i średnią, jaką ten skład wykręcił. No oczywiście możemy mówić, że juniorów nie mieliśmy takich jak w zeszłym roku. Oni zaniżyli może tą średnią, ale potencjał Włókniarza jest dobry. Ja mam nadzieję, że Janusz Ślączka będzie wspólnie z Piotrem tym gwarantem, że da wszelkie podstawy do tego, żeby ci zawodnicy nie mogli na nic narzekać i żeby w Częstochowie przestać mówić już o tym torze. To ja teraz nie o torze, panie prezesie, ale w kontekście sztabu szkoleniowego, w kontekście tej wierności składowi, bo ten czasami, tak jak mówimy, brak zmian jakichś realnych, dużych jest czasami lepszy niż szukanie jakiejś przebudowa, remontada. Rozumiem, że we Włókniarzu stawiacie na pomoc, na wsparcie przede wszystkim dla Kacpra Woryny i Maksyma Drabika, no bo wiemy, że no, ich sezon raczej nie był spełnieniem pana prezesie oczekiwań.
No na pewno tak. Liczyliśmy, że to będzie lepszy sezon niż 2022. Grubo, żeśmy się pomylili. Może to też troszeczkę za sprawą juniorów, tak jak wcześniej wspomniałem. Ale też wracając do tych juniorów, wspominając, no mamy tych juniorów już w tej chwili o jeden sezon starszych, bo proszę pamiętać, że w sezonie 2023 Włókniarz miał chyba w zasadzie najmłodszych juniorów w PGE Ekstralice. Czyli ten brak doświadczenia, brak obierzenia, on robił swoje. Zachłysnęliśmy się wynikiem w Grudziądzu i ich postawą. No później był zdecydowanie słabszy moment. Natomiast tak jak pan powiedział, ja liczę na to, że żeby po prostu brak tego przemeblowania takiego dużego, bo tam tylko Matt Hansen się zmienił, spowoduje, że ta drużyna się ułoży. No i właśnie tutaj jeszcze jest praca dla sztabu sportowego, żeby zrobić wszystko, żeby tą drużynę ułożyć. Mamy bardzo duże indywidualności, ale żużel jest takim dyscypliną, w zasadzie w każdej drużynie są indywidualności, trzeba tylko odpowiednio to poukładać, żeby był wynik. Łukasz, ty jeszcze... Ostatnie pytanie do prezesa. Witam prezesa. Takie szybkie, witam. Może skondensowane w czterech, drogi Michale. Czy spociłeś się, jak zobaczyłeś terminarz PGE Ekstraligi 2024? Chodzi o pierwsze cztery mecze. Dlaczego oddaliście Karczewskiego? Mówiłeś o nim. To jest dla mnie bardzo ważne pytanie. Jak wyciągnąłeś Piotrka Mikołajczaka z Wrocławia? Bo tu jest na pewno in plus. I jeszcze to miały być cztery. Zapytać? Nie, cztery. Już cztery. Dobrze, to prezesie. Będę wdzięczny. To poprosimy, panie prezesie. Czyli pierwsze będziemy tutaj mówić. Terminarz. Na pewno. Ja powiem tak. Jak się mierzyć, to może od początku do najlepszych. Ja ten twój przykład, Łukasz, który podałeś z Zielonej Góry, to jest dobry flagowy przykład. Czasami może jest właśnie dobrze z tymi zawodnikami na początku sezonu, żeby oni zmierzyli się z mocnymi drużynami, żeby zobaczyli, w którym miejscu są, żeby nie popadli w hura optymizm, bo ja jestem długo w żużlu, ja widziałem ten hura optymizm, a później głowy odwrócane, przepraszam prezes, sorry prezes i tak dalej, i tak dalej. I dopiero szukanie w sprzęcie, szukanie setupów, dzwonienie do tunerów. Być może, że właśnie to mocne uderzenie spowoduje to, że ci zawodnicy będą musieli się nastroić, przygotować do całego sezonu bardzo dobrze, bardzo mocno. Ja wiem, że to może być trudny okres, szczególnie trudny okres dla kibiców. Mam nadzieję, że sobie poradzimy w tych czterech meczach i wyciągniemy fajne punkty z tych meczy. A na pewno będzie to trudny okres dla kibiców i trudny też dla mnie, dla prezesa, jeżeli gdzieś tam te punkty będzie nam ciężko zdobywać. Natomiast w całokształcie sezonu uważam, że to nie jest wcale tak źle, że na początku mamy bardzo mocne drużyny. Lepiej zmierzyć się z mocnymi, przygotować to wszystko i później jechać z rozpędu, niż popaść w hura optymizm i później dostawać od każdego bęcki. Franek Karczewski, to było tak, hasło. Bo wiadomo, drogi prezesie, że romans czy związek z Kubą Miśkowiakiem wypalał się od kilku lat. Dlaczego puściliście Karczewskiego i jak udało wam się ściągnąć Piotrka Mikołajczaka? Jeżeli chodzi o Karczewskiego, tak naprawdę Franek sam poprosił o taką możliwość, sam nas poprosił, stwierdził, że jeszcze w tym momencie, bo to jest 16-latek w zasadzie, jeszcze w tym momencie sam Franek stwierdził, nie jest to jak gdyby poziom dla niego, jeżeli chodzi o sprawy związane ze stresem, w wyścigach. Ktoś, kto zna się na warsztacie żużlowym, widzi, jak ten chłopak bardzo ciężko do niektórych biegów podchodził. Niektórzy mówili, że Franek jedzie tylko pierwszy bieg. To właśnie chodziło o to, że czasami temu chłopakowi było psychicznie ciężko w tych biegach. Myśmy to widzieli, że on się spala, on nie pokazuje tego, co na treningach. I jeżeli sam przyszedł z tą prośbą, no trudno było tutaj nie spróbować, żeby on poszedł ligę niżej. Ma potencjał duży. Chce jeździć w tej lidze, chce liderować tę lidze niżej i wrócił mocniejszy do Włókniarza. Na tym skorzystają dwa kluby. My w przeszłości, a w tym momencie Bydgoszcz, prawda? Mamy, poza tym, proszę pamiętać, że my mamy juniorów. Jest jeszcze Szymon Ludwiczak, który genialnie jeszcze rok do tyłu ścigał się z Małkiewiczem i zazwyczaj zdarzało się tak, że z nim wygrywał. Zazwyczaj z nim wygrywał, więc proszę mi wierzyć, że mamy jeszcze tutaj trzeciego chłopaka, który czeka na to, żeby wskoczyć w ten skład. I jeszcze mówiliśmy o Piotrku Mikołajczaku. No z Piotkiem jak gdyby zawsze miałem bardzo dobry kontakt. Uważam go jako człowieka bardzo poukładanego. Człowieka, który swoje jak gdyby wartości i pracę wynosi też, bo nie każdy wie, że to jest żołnierz w stanie rezerwy. Jeszcze nie w spoczynku, ale w stanie rezerwy. Poukładane.
takiego kogoś trzeba w tym momencie do klubu, jeżeli chodzi o wymogi, jakie w tej chwili są dzisiejszego Speedwaya. Trener musi mieć pomocnika, kogoś, kto wszystko przygotowuje. Państwo dajecie nam na przykład dane bardzo ładne z telemetry i inne, które powinny być wykorzystywane. No niestety są trenerzy, którzy jeszcze tego, z tych noweli, jak z tego wszystkiego nie potrafią korzystać. Piotr Mikołajczak ma być między innymi takim członem, który Januszowi da to wszystko na ręce. Cieszymy się, że możemy pomóc w takim układzie, panie prezesie. A tak poważnie, to bardzo dziękujemy. Dziękuję bardzo za pańskie zdanie i oczywiście życzymy powodzenia w uporaniu się z tymi problemami. Oby one już były za panem, za klubem i byśmy mogli cieszyć się wszyscy sportem, o czym przekonamy się od 12 kwietnia. Dziękuję, panie prezesie, jeszcze raz bardzo. Dziękuję jeszcze państwu. Dziękujemy. Tyle prezes Tauron Włókniarza Częstochowa, Michał Świącik. Usłuchaliście uważnie tego, co mówił prezes. Mieliśmy też nasze wewnętrzne obrady burzliwe. W którym miejscu widzicie Włókniarza Częstochowa w tabeli? Nie w finale, ale wydaje mi się, że pierwsza czwórka jest do zrobienia. Wiesz co, finał play-offy to bym zostawił. Na razie skupmy się na tej części na zasadniczym. Po prostu nie jest to moim zdaniem druga siła, ale Wrocław też nią nie jest w moim odczuciu. Na drugim miejscu widzę po prostu Gorzów, co zresztą potwierdza ta tabela. Częstochowa jest tutaj na miejscu trzecim, natomiast uważam, że tutaj różnice będą niewielkie. W tym sezonie bardzo łatwo jest wskazać mistrza, trudniej jest wskazać drużynę, która spadnie, a jeśli chodzi o pozycję 2, 3, 4, to w ogóle jest bardzo ciężko cokolwiek wymyślić. Natomiast Janusz Śląska to jest świetny ruch. Ja się zastanawiałem kiedyś, dlaczego ten trener nie pracuje w tym klubie. Jeśli chodzi o charaktery, idealnie dobrany do prezesa Świącika. Pamiętam taką scenkę, mniejsza o nazwisko ówczesnego trenera, ale chodziło o przygotowanie pól startowych. Trener popijał herbatkę, a prezes był bardzo wkurzony, że on nie pilnuje interesu, tylko zajmuje się relaksem, tak to nazwijmy. Janusz Ślączka na to nie pozwoli. Myślę, że wtedy to prezes będzie mógł sobie spokojnie pić herbatkę. Janusz Ślączka po prostu termos z herbatą przy sobie. A ja się zastanawiam, co, i myślę, że nie tylko ja, co o tym wszystkim myśli. Między innymi o tym, co ty, Michał, mówiłeś i o tym wszystkim, o czym my rozmawiamy i kalendarzu. Krzysztof Cegielski, oczywiście nasz stały ekspert. Dobry wieczór, Krzysztofie. Dobry wieczór, panowie. Bałem się o pytanie od razu, co ja piję. Jeśli chodzi o te pewnie zieloną herbatę z miodem albo yerbę. O tej porze już nie, aczkolwiek tak długo okazaliście czekać na siebie, że wypadałoby wypić co najmniej zieloną herbatę. A dzięki, to już się bałem, że coś na pobudzenie, ale zielona herbata na szczęście jest taka dobrze uspokajająca, czyli było energetycznie. Krzysztof, tematów jest multum. Wiem, że śledzisz cały ten program, znasz kalendarz, śledzisz kalendarz Ekstraligi. To może, skoro mówimy o kalendarzu, zacznijmy od niego, bo sama konstrukcja jest fajna w tym sezonie, czyli jedziemy od pierwszej do siódmej i znowu rewanże, znowu od pierwszej do siódmej, tylko w drugą stronę. To jest chyba najfajniejszy układ też dla kibiców, bo cały czas coś nowego, cały czas coś się dzieje. Nie ma tej takiej dla nas monotonii, powtarzalności. No to prawda, tej monotonii i powtarzalności nie ma, wręcz kibice chyba chcieliby jakąś stabilizację większą, takie słyszeć głosy, ale nie, jeśli chodzi o kalendarz, to akurat nie. Mam wrażenie, że to jest taki kalendarz i terminarz bezpieczniej ułożony, spokojniej, jeśli chodzi o ten początek, bo to nas najbardziej ekscytuje, zwłaszcza ta pierwsza runda. W ubiegłym roku pamiętamy spotkanie w Lesznie z Wilkami Krosno, gdzie o tej samej porze roku mówiliśmy, że to będzie mecz o utrzymanie. Troszkę z uśmiechem na ustach, a później okazało się, że faktycznie to był chyba mecz o utrzymanie. Więc teraz tego nie ma w tej pierwszym spotkaniu, ale już w tej drugiej rundzie to spotkanie, o którym dużo mówiliście również, gdzie Beniaminek Zielonej Góry podejmuje GKM, to już będzie elektryzowało mocno, więc nie ma jakichś wielkich zaskoczeń i to chyba dobrze, bo właściwie w tej pierwszej rundzie no to jakby sam fakt początku sezonu będzie wystarczająco elektryzujący. Będąc w tej dacie, w której jesteśmy, czyli 14 grudnia, jeszcze kilka miesięcy do rozpoczęcia sezonu, my po trochę piszemy sobie palcem po wodzie, są to kompletnie niezobowiązujące wolne wnioski, to jeden z tych wolnych wniosków to niech to będzie tabela, jej kształt według Piotra Kaczorka, a w międzyczasie jeszcze dołączył do nas trener Marek Cieślak, też na stały ekspert. Trenerze, dobry wieczór i patrząc na tę tabelę Piotra Kaczorka, nie mogę nie zacząć oczywiście tradycyjnie, gdzie pan widzi Włókniarza? I czy zgadza się pan z tym, że u Piotra Kaczorka Włókniarz będzie na piątym miejscu?
No, Piotr Kaczorek, no wybitny, jak ktoś mówi, fachowiec, o co mówi. Dziękuję. Ja powiem, to jest takie troszeczkę wróżenie z fusów w tym momencie, bo rzeczywiście mamy drużyny jak Lublin, gdzie się mówi, czy gdzieś przegrają. Mam nadzieję, że przegrają gdzieś, że to będzie fajny jakiś tam mecz. Jakaś drużyna się zmobilizuje. Zresztą ja powiem tak, dzisiaj Lublin jest najmocniejszy, ale musimy sobie zdawać sprawę, że oni mają czterech zawodników Grand Prix. I tak jak w zeszłym roku nikomu tego nie życzymy, ale oni będą jednak przemęczeni, będą mecze szczególnie domowe, no to trudno będzie bez treningu po prostu się dopasować. No ale trzeba liczyć na to, że to doświadczenie tych zawodników spowoduje, że jakoś sobie będą dawali radę. Ale ogólnie to powiem tak, że podoba mi się ten cały terminarz. I tak mówiło się, mówiliście panowie o drużynach, ale nic o Toruniu. O Toruniu? Na początku. Początku było o Toruniu. Na samym początku Emil Sajfudinow był, jeszcze zdążyliśmy z nim nawet dwa zdania zamienić, ale dobrze, skoro my nie mówiliśmy, to może trener z Krzyśkiem się teraz pokłócić o to. Sorry, ja powiem tak, bo ja zacząłem oglądać od dopiero po 15 minutach, także... Nie, ale poczekajcie, skoro tak, nie, to dajmy szansę trenerowi, to przepraszam, trenerze, że przerwę, ale skoro tak i słucha tego też Krzysiek Cegielski, bo my żeśmy się już nagadali, to Toruń według trenera, gdzie będzie, jakby trener miał swoją tabelę tworzyć, czy Toruń to jest drużyna na medal? Mówiąc wprost. No to jest ciekawa sprawa, bo w tym momencie nie wiemy, to zależy, czy Patryk Dudek dojdzie do takiej formy, jak powinien jeździć, prawda? Bo ten ubiegły sezon to był bardzo taki w kratkę. Czy Piotrek Baron wpłynie na drużynę, no bo przecież po to go tam klub ściągnął, prawda? Żeby jakiś nowy po prostu powiew świeżego powietrza i przypuszczam dyscypliny, bo Piotrek raczej jest konkretnym facetem. Zawodników do jechania mają. Ale co z tego będzie, to się okaże. No w zeszłym roku był moment taki, że nawet i groziło im, że tam nawet nie będą w play-offach czy coś, a jednak zdobyli medal. Ale myślę, że w tym roku o zdobycie medalu będzie chyba trudno, ale też nie wiadomo. To ja poza tym tej... Tak. To, bo chciałem od razu wykorzystać też Krzyśka, bo sam pan mówił, żebyśmy zwrócili uwagę na to, że mamy czterech zawodników Grand Prix w Lublinie. W kontekście Torunia, Krzysztof, paradoksalnie brak cyklu Grand Prix dla Patryka Dudka może mu pomóc być lepszym zawodnikiem, bo to też na samym początku rozważaliśmy tutaj w tym studiu. Myślę, że tak. Myślę, że tak. Będzie nowa forma przygotowań, inne przygotowanie też do meczów, większa praca na treningach. Być może Patryk tego potrzebuje. Myślę, że w ogóle Torunianie, tu bym się zgodził z tymi, którzy widzą ich gdzieś tam wysoko, mają kolejny rok w podobnym składzie i do tego właśnie dochodzi Piotr Baron, który z ogromnym swoim doświadczeniem, sukcesami z ostatnich lat po prostu jest skazany na sukces z tym zespołem i w ogóle ta roszada Rafał Okoniewski w Lesznie, który może mocniej jeszcze popracować z juniorami, starty, technika, no taki świeże podejście zawodnika, trenera, który przed chwilą skończył z nowymi pomysłami i Piotr Baron do takiego bardzo poważnego zespołu z bardzo poważnymi nazwiskami też sobie doskonale tam poradzi. Ja jeszcze bym dodał dwie kwestie, które są bardzo ważne. Jeśli chodzi o te pierwsze spotkania, bo broniąc czy pocieszając częstochowskich kibiców i Michała Święcika, to myślę, że ten trudny kalendarz faktycznie może im co najmniej nie zaszkodzić, te początkowe spotkania, bo przypomnijmy sobie, zespół z Krosna właśnie po trzech rundach w ubiegłym roku miał dwa zwycięstwa i tam gdzieś ta wiara i optymizm był aż za mocny i później się to wszystko gdzieś rozsypało, bo były szanse i cele, żeby walczyć o coś więcej, a skończyło się niestety
spadkiem. No i rzecz bardzo ważna, panowie, o tym jakby nie mówimy w ogóle, ale bo dzisiaj mówimy o tym, że i posługujemy się i wytaczamy tabele na przykładzie zawodników, którzy jeździli w ubiegłym roku świetnie, a inni, którzy nie jeździli świetnie, no to mają się odrodzić. Więc wychodzi na to, że wszyscy będą jeździć świetnie, a tak nie będzie. Więc myślę, że bardzo ważną kwestią to są tunerzy, którzy teraz pracują w swoich warsztatach. Bardzo ważny rok czeka zawodników i tunerów, bo ostatnie dwa lata, jak rozmawiam z zawodnikami, to była głównie jazda na silnikach używanych, starszych, bo nowe w większości przypadków nie funkcjonowały dobrze w tych najważniejszych warsztatach u tunerów, więc początek sezonu to będzie kolejny znak zapytania, jeśli chodzi o ten fakt, bo nikt nie wie, jak długo te stare silniki jeszcze pojeżdżą u zawodników, jeśli chodzi o te najszybsze silniki, więc to może być ten sezon, w którym tych roszad i zmian formy i dyspozycji może być wyjątkowo dużo właśnie z tego tytułu. No to przekonamy się w takim układzie, kogo Mikołaj kocha bardziej, jeśli chodzi o zawodników, jak te listy napisali o te nowe silniki. Trener Marek Cieślak, Krzysztof Cegielski, panowie, dziękujemy wam bardzo i do zobaczenia w pracy od kwietnia. W takim układzie dziękujemy i wszystkiego dobrego. Pozdrawiam. Dziękujemy, do zobaczenia. Trener Marek Cieślak, Krzysztof Cegielski byli z nami. Łukasz, jeszcze obiecaliśmy tobie rzut oka na twoją tabelę. Krótko ją omów i wiesz. Oczywiście. Tak jak mówi Marek Cieślak, to jest troszeczkę wróżenia z fusów, ale zostaliśmy poproszeni. Ja troszeczkę zagrałem wabank w ogóle w tym programie. Lublin, jasna sprawa. Oczywiście, jeżeli nie pokrzyżuję szyków rozgrywki Grand Prix, jeżeli tu się nie wmieszają, nie daj Boże, jakieś kontuzje. Dlaczego Toruń umiejscowiłem w finale? Sam się trochę zastanawiam, ale tutaj bardzo mnie cieszy i ten sezon pokazał roszady trenerskie. To, o czym wspominała Natalia, to, o czym rozmawialiśmy tutaj. Uważam, to jest może na wyrost strzał, ale Piotr Baron, już spotkałem go, już jak byliśmy, pamiętasz, na Grand Prix w Toruniu. Piotr Baron już rozpoczął natychmiast pracę. Wziął juniorów, zaczął ogarniać i troszeczkę bardziej twardą ręką, dlatego Piotr Baron i dlatego tak wysoko. Gorzów, Wrocław, Częstochowa, to będzie sezon dla nich na kolejną wielką naukę. Życzę im oczywiście lepszej pozycji, ale tak to wyszło. Leszno, Grudziądz, Zielona Góra. Tu miałem bardzo duży dylemat, ale też poszedłem hardkorowo i rozpisałem sobie mecze pomiędzy drużynami Grudziądza, Zielonej i Leszna i tak mi wyszło. No pocieszenie dla kibiców czy patrzących na tę tabelę, to jak powiedział trener Marek Cieślak, to było wróżenie z fusów, trochę pisanie palcem po wodzie, ale dlaczego to robimy? Bo możemy. A najważniejsze i tak w tym wszystkim jest to, że poznaliśmy rozkład jazdy PGE Ekstraligi, a za tydzień Kolegium Żużlowe, na które zapraszamy, i tam druga Speedway Ekstraliga, czyli zaplecze ekstraligowe. Tam podobne rozmowy, ale będzie też ciekawie, bo tam ktoś awansuje, ale też ktoś jednocześnie spadnie. A tymczasem bardzo serdecznie dziękujemy za to grudniowe wydanie magazynu PGE Ekstraligi. Piotr Kaczorek, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Michał Mitrut, dziękuję bardzo. Świąt. Łukasz Bęc, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Odkurzamy stare żużlowe menedżery i gramy i przewidujemy sezon 2-4. I Michał Opaciński, dziękuję również i wiem, że Natalia też państwu dziękuję. Na koniec jeszcze przepraszamy i pozdrawiamy Rafała Koniewskiego. Chochliki technologiczne takie są, ale powodzenia w debiucie, trenerze. Do zobaczenia, do usłyszenia. Wszystkie programy i wydarzenia sportowe są również dostępne w serwisie Canal Plus Online. Oglądaj jak Ci wygodnie.